No już nie działa. Już weszliśmy? Normalnie tak bez odliczania, ani niczego? Ostatni raz byłem tak nieprzygotowany, jak... Jak byłeś to ostatni raz? Nie, nawet jeszcze później. Jak byłem w lokalu wyborczym i kazałem mi ich skreślać. Kompletnie byłem nieprzygotowany do tego. Absolutnie nie wiedziałem, co się dzieje. Nie to, że się dowiedziałem w międzyczasie, tylko nadal nie wiem, co się dzieje. Ale jeśli taki pozwalamy sobie na wstęp wyborczo-polityczny, to ja powiem tak. Bardzo się cieszę, że są wszędzie plakaty wyborcze, bo nie wiedziałbym, jak głosować. No, a tak patrzę, fajny plakat. Typ ma zdjęcie z dowodu, krawat, trzy losowe słowa. Myślę, że na niego zagłosuję. Ekstra. Ja nie powiem kto, ale jeden z polityków ma ujął mnie pokorą, bo ma na plakacie tak rozłożone ręce i jest tylko takie hasło: proszę o wasze głosy. Proszę. Nie, że tam nie wiem, tam ja wybiorę ci lepszą przyszłość, coś. Proszę o wasze głosy. Naprawdę pokornie się. Ale podoba mi się też ta losowość. Młodość, sprawiedliwość, zapiekanki. To te hasła. Nie, obojętnie, naprawdę. Trzy hasła muszą być i coś powstaje. Powiem ci, że mój kolega by się nie zgodził z tobą, no. Bo dzięki temu, że jest dużo plakatów wyborczych, on ma dużo cerat do działkowego stołu. Tak? Tak. Mówi, jest koneserem plakatów wyborczych i... Takie dobre są? No częstował się nimi i zrobił sobie ceraty do działki. Muszę przyznać, że chyba tak zrobię, bo jutro będzie wielka akcja zbierania tych plakatów wyborczych. Potrwa 4 lata, no. Więc myślę, że mogę dołożyć swoją cegiełkę obywatelską i zabrać 4 plakaty i zrobić z nich rzeczywiście ceratę na działkę. Ale słyszałem, że jest akcja, w ogóle to jest poważny komunikat, bo wiem, że ogląda nas wielu spośród ludzi kandydujących w wyborach parlamentarnych i wielu ludzi, którzy kandydują też w referendum. Robert, pozdrawiam, PDW! Oglądają nas bardzo, bardzo uważnie. Można oddać, jak już zdejmiecie swoje plakaty, bo co 4 lata to robicie. Widziałem wielokrotnie, jak politycy po wygranych wyborach chodzą i zdejmują plakaty. Można je oddać do schroniska, bo tym się dociepla ponoć cele. Znaczy cele, nieładnie tak powiedzieć. No ale to są cele mimo wszystko. Może nie takie, w których się więzi kogoś, ale no dociepla się w każdym razie w schronisku. I także jeśli macie plakat jakiś, to możecie iść zanieść i tam docieplą schronisko i będą miały psy ciepełko. Zebraliśmy się tutaj z uwagi na to, że dzisiaj ważny dzień dla Polski. Wybieramy swoją przyszłość, albo będzie to przyszłość bez Mistrzostw Europy, przyszłość z Mistrzostwami Europy, albo będzie to przyszłość z barażami Mistrzostwa Europy. Nie wiadomo. Na pewno jest to przyszłość bez internetu. A jak się Czesi skończyli z tymi? Chyba wygrali, tak mi się wydaje. Co? No bo tak długo się nie wygrywali. To ja ci powiem, bo jestem maestro Flash Score. Nie mów z Google'a. Google ma nieważny wynik. Okay. 1-0 jest na Flash Score. W 76 minucie dopiero i to z karnego. No, naprawdę. To nie 1-0? No tak, nie powinni mi zaliczyć. Jest, ale te Czechy to naprawdę. Ale słuchaj, to są ultra słabe Czechy, z którymi przypomnijmy. Przegrywaliśmy po 2 minutach. Tak, 2-0. A pytam się, że Silhavy po tym jak w 2 minuty strzelił 8 goli Polsce w pierwszym meczu Fernando Santosa, to był noszony na rękach. A teraz nie wiadomo, czy do meczu z Polską przystąpi. Że po takim podziwnym meczu, jak z Wyspami Owczymi 1-0 się pokarnym w 79 minucie. Była, jego pozycja chyba nie wzrosła. Była rozmowa z byłym trenerem, którymś czeskim w Polsce, który mówił, że no tak, tak, wszyscy czekamy, aż zostanie zwolniony. Nasz naród bardzo mocno prze w kierunku tego, żeby zmienić taki sektor. Czeski Jerzy Engel, tak, który zaproponował sam siebie. No, bardzo prawdopodobne. Podobno Wiczesław Lawiczka jest przymierzany jako następca pana Silhavego. Najlepszym wyborem byłby Fernando Santos na trenera Czech. Tak, myślę, że to gdzieś. Tak, mielibyśmy wtedy szansę w bezpośrednim starciu. A pewno sobie na sobie wystawiłem na mecz z Polską 10 zawodników, bo więcej nie znam, a mi się nie chciało sprawdzić. Natomiast moja kukła jest cały czas PSP. W jaki sposób waszym zdaniem Fernando Santos próbowałby się wkupić na pierwszej konferencji w łaski Czechów, moim zdaniem? Jarosław Haszek. Tak. Wspaniały pisarz. Tak by było. Czytałem u Hrabala. jak mawiał Hrabal. Tak. Podczas z dobrym wajkiem Szwajkiem. Tak, tak, tak. Znaliśmy się osobiście z dobrym wajkiem Szwajkiem. Byliśmy razem na froncie. Na froncie, bo jestem jego rówieśnikiem. Tak mógłby się wkupić Fernando Santos w łaski Czechów. Spotkaliśmy się tutaj, bo będzie grać reprezentacja Polski. Reprezentacja Polski będzie grać z Mołdawią, a więc rywalem, który w ostatnim jednym meczu z Polską zdobył komplet 3 punktów.
Więc jeśli chodzi o ostatni jeden mecz z Mołdawią, to średnia punktowania Polaków to jest 0 punktów na mecz. To jest druzgocące się. Panowie, to są derby. Tak, no. Derby, najważniejszy mecz ćwierć miesięcz... No, coś w tej serii. No tak, to jest najważniejszy mecz dzisiejszego wieczoru. Tak możemy to określić. No Mołdawia to jest trudny rywal, niewygodny. Mają tam gościa z Puszczy, jeśli dobrze pamiętam, nie pomicę. To jest jeszcze gorzej niż w Spowcie, którzy mają gościa z Chończanki. To jest półka rywali, które niestety... A, ćwierćroku to kwartał, Filip Eł podpowiada. I od razu mówię... Ćwierć miesięcznicy. A, to mniej. Tak. To ćwierć miesiąca to jest tydzień. Aha, no tak. To w sumie prostsza nazwa właściwie, prawda, niż ćwierć miesięcznica, ale ćwierć miesięcznica jest taka bardziej... Ale piękne jest to, że ten internet absolutnie cały czas nie działa. Nie musimy oglądać tego meczu. Jest na jednym kanale Wabank, a na drugim Wieczór Wyborczy, więc same fajne rzeczy w telewizji. Witamy. Bo najpierw jeszcze może powiem, kto tutaj jest dzisiaj. Jest Leszek Milewski. Dzień dobry. Jest Julek Sipika. Dzień dobry. Jest Mateusz, który puści na pewno, jak będzie już mecz. I na pewno nie ma dobrego internetu. Tak? Jakby cię nie co dzień. Ja jakby co? Nie kradnę Wi-Fi. Nie kradnę Wi-Fi. No nie wiem dlaczego. Nie ma, natomiast z nami już Damiana Smyka. I to jest najlepsza informacja dzisiejszego wieczoru. Natomiast Damian Smyk, jeśli się za nim stęskniliście... Będzie jutro rano. Ale i z mieciem. Nie będzie. Uniwersum kadry. Nie będzie mnie na szczęście. Tobie, Julek, już teraz z tego miejsca serdecznie współczuję przyjemności współpracy z Damianem. My się we wtorek widzimy o 8.30 w Pragnie Tytrycy. Natomiast witam też czwartego uczestnika, piątego w sumie właściwie, pierwszego uczestnika dzisiejszej audycji, czyli czat. Czat ma bardzo dużo różnych ciekawych pytań. Paumat. Czy kapitan tysiąclecia Lewandowski będzie na trybunach, czy za daleko ma? Jak myślicie? Za daleko ma. Możliwe. Leszek? Kapitan Lewandowski powiedział, że kapitan to nic nie znaczy. Świetny grunt pod przekazanie opaski. No tak. Dam to Piotrkowi, bo w sumie to opaska. Bez znaczenia. Co prawda bardzo mi zależało na opasce, gdy ją zabierałem. Serce Kuby Błaszczykowskiego było obwiązane opaską, a ja mu ją wydarłem. Wtedy to miało duże znaczenie, ale teraz już nie ma, bo to mi najprawdopodobniej ją odbiorą. Myślałem, że powiem tak, że wartość opaski bardzo spadła w tych latach, w których ja ją widziałem. Dopóki Jakub Błaszczykowski był kapitanem, to coś znaczyło. Potem miałem. Tak zrujnowałem reputację opaski, to już nie ma sensu się o to starać. To prawda. Ale pamiętam dokładnie ten moment. Jakub Błaszczykowski poczuł się wręcz zdradzony. Bo także, ja tu kontuzjowany, byłem przekonany, że wrócę, to mi oddadzą, a mi nie oddali. I tak to wyglądało wtedy. Słuchajcie, tu była reklama w jednej ze stacji benzynowych, cenionych bardzo, nie powiem której, bo nie było kryptoreklamy, bo wtedy tak wystrzelili. Tak, wyborcza. Zastanawiam się, ilu z tych gości w ogóle gra jeszcze w kadrze? No, tam. W sumie tak. Potem był tam Krzychu Piątek, co moim zdaniem nie gra. Nie wiem, czy tu strzelił bramkę jakąś w tej reklamie, ale chyba nie. Ja nie wiem, czy Krzychu Piątek jeszcze w ogóle piłkarzem jest, tak na dobrą sprawę. Chyba był Glik, Bednarek, no to już trzech. To pokazuje, że jest ta wymiana pokoleniowa. No lewego też nie było, tak? Ej, ciekawe, czy ktokolwiek z tej reklamy jeszcze... Równie dobrze mogli zatrudnić aktorów na dobrą sprawę. No, te. Ja to muszę sprawdzić. Jakiś... Ktokolwiek z reklamy tej CPN-u, pewnego CPN-u. Jestem za powrotem do mówienia CPN na wszystkie stacje benzynowe. A dzisiaj kolejki. Dzisiaj naród jednak... Tak? Zagłosował, tak? Naród wie, że po wyborach to już... Ci ludzie, co nas obiecywali, że kochają nas całym sercem i oni w ogóle chcą zrobić dla nas wszystko, to prawdopodobnie nie zrobią tego, więc... Jeśli chodzi o wieczór wyborczy i ogólnie całą atmosferę wokół wyborów, cieszę z jednej rzeczy, mianowicie niezależnie od tego, jak się ostatecznie ułożą wyniki, większość będzie zadowolona. Większość. Ci niegłosujący i ci, którzy zagłosowali, ale ich nie wygrali, to będą niezadowoleni, więc razem będą tworzyć większość. I to jest taki stan naturalny. No. Piękno demokracji. Niewiele osób jest zadowolonych z tego, co się dzieje i to dobrze, bo nie ma niespodzianek. Jakby wszyscy nagle byli zadowoleni, to byłaby to niespodzianka. A tak, to wszyscy byli gotowi na to, że będzie źle i tak prawdopodobnie będzie dla większości osób. Nie wiem, jak duża będzie to większość, ale na pewno więcej niż 50% osób będzie zadowolonych, choć przy tej frekwencji to nigdy nie wiadomo. Słuchajcie, wymienię jeszcze ten skład w tej reklamie. Jest tutaj Bednarek, Glik, Piątek, Lewandowski, no i Szczęsny z Arasem. Także 2-4. Myślę, że czas dziczka w reklamach CPN-ów nadchodzi.
Ale dobrze, bo ty krążycie po takich peryferiach futbolu, tak. A ten weekend to jednak mimo wszystko rzeczy bardzo ważne i nie mam tutaj na myśli żadnych podtekstów właśnie wyborczych. Chodzi mi ściśle o piłkarskie murawy. Pierwszy wygrany mecz w charakterze trenera. A no właśnie, bo ja widziałem coś w internetach, że tak. Ty zostałeś trenerem oficjalnie mianowany. Tak. Jak to się stało? To był drugi mój mecz już tak naprawdę de facto w roli trenera. Pierwszy mój mecz był w ubiegłym sezonie. Była jesień, późna i trener coś nie mógł przyjechać. I jak trener nie mógł przyjechać, a bardzo padało, to stwierdził, że nie może przyjechać na tyle mocno, że ktoś inny musi dać licencję trenerską, żeby się nią posłużyć koło sędziego. No i trener przyjechał na pierwszy gwizdek tak naprawdę, ale w protokole już byłem wpisany ja złożyłem oficjalny podpis pod protokołem meczowym. Co ciekawe, rywalem moim trenerskim vis-a-vis był Zdzisław Leszczyński. No i powiem tak, ze Zdzisławem Leszczyńskim przegrać to jak wygrać. No. Więc tak jakby wygrałem. Bilans dodatni. Było 1-2, jeśli się nie mylę. Jeżeli chodzi o bilans porażek, masz dodatni. Bilans autonomicznych decyzji w tym meczu również dodatni. Niestety nie wyszedłem w pierwszym składzie, co nie zdarzyłoby się, gdybym to ja był trenerem. Gdybym ja był trenerem, to na pewno inaczej ułożył wyjściową jedenastkę i być może bym z PTC wówczas nie przegrał. Natomiast przegrałem wtedy 1-2. No, ale to postrzegam jako duży zaszczyt, że mogłem debiutować akurat przeciwko legendzie ŁKS-u. Natomiast wczoraj było tak, że trener też znowu coś tam nie mógł, ale telefon mu działał, więc skład został podyktowany. Na szczęście tym razem zostałem ujęty w tym podyktowanym składzie. No i faktycznie ja użyczyłem swojej licencji trenerskiej. Wygraliśmy 3-0. O. A mogliśmy jeszcze wyżej. Ale zmiany już na przykład należały do ciebie. Niestety nie. Ja byłem na boisku, więc zmiany były telefonicznie dopinane z kierownikiem. No i to też dało się zauważyć po tym, że zszedłem w 81 minucie, a normalnie bym nie zszedł na pewno do utraty tchu. Zostałbym tam jeszcze po zakończeniu spotkania. Ale w każdym razie, Piotrze Stokowcu, idę po ciebie. Michale Probierzu, idę po ciebie, jak już dojdę po Piotra Stokowca. I utrzymam ekstra klasę. No, słuchaj, ja bym szybko robił te papiery, bo... Pan Piotr, to tak myślę, że do czerwca to będzie wynik. Tak ma kontrakt, chciałem przypomnieć. To nie jest długi kontrakt. Nie jest to kontrakt. Serio? Zgodził się na taki krótki kontrakt? Tak. Bo ten chłop naprawdę był zdesperowany. Do czerwca. Przecież to... No, jest to kontrakt dla trenera, który liczy się z tym, że może nastąpić zmiana ligi w czerwcu. Tak sądzę. Piotr Stokowiec nie chciał się chyba zabezpieczyć. Znaczy, nie wiem właśnie dla kogo to jest zabezpieczenie. Dla ŁKS-u, że będzie miał drugiego szkoleniowca? Chyba to dla Stokowca, wiesz? Czy dla Stokowca, że nie będzie musiał do tych Niepołomic jechać znowu? To bez sensu. Zwłaszcza, że do Niepołomic prawdopodobnie się uda pojechać. A to nie dlatego, że puszcza, dostosuje swój stadion do wymogów Ekstraklasy, tylko dlatego, że puszcza, dostosuje swoją ligę do swojego stadionu. I wówczas pojedziemy do Niepołomic na mecz przyszłego sezonu. Jesiu pyta, Kuba, spytaj się Julka, dlaczego taki zmarnowany siedzi? Ale na koncercie wczoraj byłem do późna. A co na koncert? The Stabs i Gruzja. A, The Stabs i Gruzja. Oni mają ten taki przebój... Na. Nie. To mi się pomyliło z The Stabs i Abchazją. Tak jest. Zauważył nasz czat, między innymi Bartosz Wojtal, że nie wstaliśmy do hymnu. Otóż u nas leci Wabank cały czas. Jest trąbka właśnie... Do hymnu Wabank. Kwinto zarzuca. Damian Osiński pyta, czy dźwięku nie ma. Nie, no wydaje się, że jest, bo dosyć dużo osób dyskutuje z tym, co mówimy. Więc zdaje się, że oni częściowo przynajmniej słyszą to, co może tylko przeprosić za to, że jest dźwięk. Tak. Zawsze warto. I że obraz też. Natomiast jest to mecz Polska-Mołdawia, zaraz się rozpocznie, więc dobrze było zapoznać się ze składami. Czy jesteśmy na tym etapie, tak się zastanawiam głośno, że skoro ostatni mecz przegraliśmy, to tutaj remis będzie jakimś progresem. Będzie progresem, jak najbardziej. Tak. Takie 0-0 po fatalnym meczu, ja biorę w ciemno. Słuchajcie, najgorzej to jak będzie 2-0 do przerwy takie, że... O nie! Oni nie będą mieli nawet autu na i pochwały, nie? Wszyscy tak. Wtedy, za przeproszeniem, sraczka. Tak. Znamy ten scenariusz, wiemy jak to się skończy. Druga połowa, przy prowadzeniu 2-0, ultra defensywa. No tak! Wszyscy w polu karnym, Probierz wejdzie na boisko i będzie stał po prostu gdzieś tam w polu karnym. Powiem wam tak, jeśli... Były jakieś takie przesłanki do tego, by jakiś optymizm żywić w stosunku do reprezentacji Polski. Na przykład to, że Milik gra w pierwszym składzie, co dla mnie jest takim świeżym powiewem optymizmu. No to skład Mołdawii
dosyć mocno się rozprawia z tymi moimi nadziejami. No. Dlatego, że jest Baboglo. Baboglo jest? Jest Baboglo. Baboglo szefuje obronie, Władysław Baboglo. Ostatnio nie był wprawdzie ujęty w składzie na mecz Karpaty-Lwów Prykarpatia, ale może to dlatego, że ten mecz się odbywał już podczas zgrupowania kadry. Właściwie wiecie, kiedy się ten mecz odbywał? Dzisiaj się odbywał ten mecz. Więc dlatego możliwe, że nie był w składzie, bo jest w składzie tutaj. Wcześniej gra? Nie, gra, widzę. Dużo gra. Panowie, czy moje serce, naprawdę na chwilę stanęło. Sędziuje Portugalczyk. O, ale nie Santos. Jak Santos. Myślę, że to... To o, ty, Kodziokaru, to jest bramkarz Pogoni Szczecin w Mołdawii. Mołdawianie naprawdę mają dość wąski skład. Że kurde. Dobra, ale to po kolei. W bramce jest Dorian Rajlean. Jest to bramkarz Cindy Targowice. O, Targowica? Dzień wyboru? Prowokacja. Dalej, pięcioosobowy blok obronny. Virgilio Postolaci. Brzmi groźnie, ale gra w Grenoble. Grenoble to jest francuski zespół. Trzecia liga francuska. Artur Kraciun, na niego czekałem. Artur Kraciun jest. Dwa gole dla Puszczy. Więcej niż Pirulo dla UKS-u. Dalej jest Władysław. Kraciun już dwa gole strzelił? Dużo. No. Władysław Baboglo już wspomniany. Dalej jest Mandarici. Denis Marandici dokładnie z zespołu Turan. Tymczasem. Tylko. Pan Portugalczyk gwizdnął. A ma takie portugalskie rysy trochę. Jak młody Santos wygląda trochę. No wiecie, że gwiźnie nam trzy karne przeciw nam. Tak? A tu macie za Santosa. A tu za Santosa. A tu za Paulo Sousa. Ale otwarcie. Ale otwarcie. Tak jest. Do boczku i pyk. I dłuższe podanie. I już się kotują. Dobrze, już się gubią. Już się gubią odlaganie. Na lewym wahadle jest Olek Reapciuk. Jest to zawodnik Spartaka Moskwa? Wpuścili go do Polski? Ciekawe. Dalej mamy linię pomocy. I tu jest znowu Postolaci. A nie, to już go wcześniej czytałem. Co możliwe, że coś mi się pomyliło. Tak, bo chciałem wcześniej na prawej obronie gra Joan Kalin-Rewenko. Przepraszam, wprowadziłem was wszystkich w błąd. A Postolaci jest pomocnikiem. Dalej jest Nikita Motpan. Jest Vadim Rata. I jest wspomniany Maksim Kojokaru. Bramkarz Pogoni Szczecin. Nietypowo dzisiaj na lewej pomocy. No i ten Jon Nikolaescu. Dlatego dodałem ten przedrostek. No i ten, bo jak wiemy, to jest gość, który strzelił w Polsce już 54 gole, a dodatkowo też karcił wszystkich naszych pucharowych. To jest jak Enrico Chiesa, po prostu. Tak, dokładnie. Enrico Chiesa i Nikolaescu. To jest w jednym stali domy. Z jednej gliny ulepień. Jeśli dobrze pamiętam, to jego gol dla Panathinaikosu zaważył na tym, że Bogusław Cupiał nigdy nie wprowadził Wisły Kraków do Ligi Mistrzów, choć mocno tym ważył. Pamiętajmy, że to on zmylił kierowniczkę Legii Warszawa w sprawie Bereszyńskiego, tak? Mm-hmm. Ona tak przechodzi Nikolaesko i ona pyta, słuchaj, czy tutaj Bereszyński może wejść? Tak, tak, wejdź, pst, możesz mi zagrać. On był tym starem, który wyjechał na ulicę, jak był ten kierowca, który się tak zdziwił, że co to kurcze jest, to on prowadził tego stara właśnie. Jon Nikolaescu. I przez to polski kierowca się raz, że zirytował, zawsze. A dwa, że miał gorszy wynik wówczas. Ach, ten Nikolaescu. Wszystko by nam się udało, gdyby nie Nikolaescu w życiu. No i to był skład Mołdawii. Jak widać mają dziabnięcie długie z autu i to co mnie niepokoi, to że są w naszym polu karnym już od dłuższej chwili. O, i zobaczcie, to jest właśnie Wojciech Szczęsny, który jest ubrany dokładnie w ten swój żałobno-czerwony strój, który zakłada zawsze, kiedy ma się zamiar bardzo boleśnie pomylić. O, tutaj pięknie, byśmy już stworzyli sytuację, co prawda, Mołdawii, ale zawsze liczy się przede wszystkim dobra zabawa i atrakcyjny mecz. Nie wiem, czy... A ciekawe jest, czy reprezentacja Polski to już dochodzi do takiego momentu, że przegrywają kolejny mecz i trener właśnie mówi... Chłopaki, pamiętajcie, uśmiech, głowa do góry, to ten. Liczy się o przygodę, nie wynik. Chodzi o przygodę, każdy z was. Tak, na juniorach. Nie liczę wyniku, wy też się tym nie przejmujcie. Natomiast chciałem odnotować, bardzo dobra akcja w defensywie Sebastiana Szymańskiego. Myślę, że kolejne 70 milionów euro do jego kwoty wyjściowej. Fenerbahce po prostu zamierza kupić sobie już wszystkich polskich piłkarzy, byłych, obecnych, jako inwestycję po sprzedaży Sebastiana Szymańskiego. Powiem szczerze, to 70 milionów w tą czy w tamtą, to nie ma różnicy. Bo niby półtorej minuty. Bo jestem. Pewnie nie. Pewnie nie jesteśmy w stanie. A może przełącz? U mnie zwykle mamy półtorej minuty. A ostatnio na jedynce szło. Na jedynko, weź. Na jedynce jest wieczór wyborczy. O nie, a na dwójce? Na dwójce też jest wieczór wyborczy? Jak są dwa wieczory wyborcze? Nie, nie wiem, czy Polska jest gotowa na dwa wieczory wyborcze. Dobra, jest na dwójce. O, no proszę. Tutaj na pewno nie będzie opóźnienia. Dokładnie.
O, tutaj już jest 0-0. Tak, no, ale tu już mamy, proszę, tu już mamy 75 minutę. No. Mm. Duża przewaga. Już przegrywamy 2-3. Duża przewaga reprezentacji Polski w pierwszym kwadransie drugiej połowy. Tu już niestety prowadzimy 2-0. Nie można drażnić bestii. Trzeba spokojnie. Ja bym był raczej za takim golem w 90 minucie dla Polski. I to by było to. Michał Gozdowski pyta, czy Wszołek ma dziarę z papieżem. Jeśli nie ma, to błąd generalnie, bo mógłby wtedy ją pokazywać, kiedy zostałby selekcjonerem. Chyba jeżeli chodzi o dziarę z papieżem, to trzeba by Małeckiego powołać. A, miał. Nie, on miał z Seremanem. Chyba. Też piłkarz z Krakowa, no. ale nie został papieżem. Ten konkretny piłkarz z Krakowa. Zych 9-1. Nie kombinujcie, bo już mamy ustawione. No wykombinowaliśmy w sumie, ale zaraz Mateusz doda aktualny licznik, jeśli już tego nie zrobił, bo u nas w tym momencie rozpoczyna się właśnie 6. minuta gry, czyli na naszych zegarkach jest 5-0-0, 5-0-1, 5-0-2, 5-0-3. Peda tam 5-0-4. Walczył. 4. No, prawie się udało. Dobry jest. Tak, tak. Tylko bo niektórzy mieli już ten stary zsynchronizowany i dla nich ten. Ale podoba mi się to, że Peda już teraz w zasadzie jest już gościem, wokół którego budujemy defensywę reprezentacji Polski. No. Kiwior lewy, półstoper. Nie wiem, kto jest na prawym w tym momencie. Ale zaraz się przeczytam. Składu Polski, zaraz ale Peda już ten. Ten po prostu, ta kolumna w środku. To wokół niego. Zanim się zakręciliśmy wokół ręki polkarnej. Lędźwia polskiej reprezentacji, tak. Na półprawym? Na pewno nie ma Jana Bednarka. Ciekawe, co tam u Jana Bednarka. W ogóle ciekawe jest to, jak ci niepowołani traktują, brak powołania. Czy jest tak, że siedzi Jan Bednarek, teraz mówi, skuźbowa na dziada, kurde. Masz trzecioligowe występy tylko w tym sezonie, nie to co ja, drugoligowe w Anglii. Czy jednak na trybunach z szaliczkiem do boju, Patryk Ja przypomnę, Patryk jak Kamil Grosicki z Kamilem Glikiem oglądali mecz z Moldawią. Tak, no niestety poszłem spać, bo byłem bardzo zmęczony, bo dużo treningów tego dnia miałem, takich nadprogramowych. W ogóle inna strefa czasowa tam była. Inna strefa czasowa, właśnie. Ja myślę, że tam nawet była inna strefa przestrzenna. Ale to padło. Padło autentycznie z ich ust, że no wiecie, no nie, byliśmy w Turcji, inna strefa czasowa to jest godzina w przód. Więc wszyscy mieli nastawione budziki, żeby wstać w środku nocy i obejrzeć, ale no niestety strefa czasowa. Myślę, że zdecydowanie Jan Bednarek w tym momencie ogląda ten mecz, panowie, w koszulce Patryka Pedy reprezentacyjnej. Tak. Brawo Patryk, brawo, zawsze w ciebie wierzyłem, chłopaku. Ja bym tak nigdy młody nie jesteś, tyle przed tobą. Super. Ale jak przegramy, to myślę, że warto zadzwonić do Jana Bednarka, żeby się wytłumaczył. Tak. Bo ma doświadczenie duże w takich dałem ciała, to ja, Bednarek. No niestety mogłem więcej dać z Wojtkiem Szczesnym. No ale jest jak jest, no słuchajcie, jest jak jest. No ewentualnie do Bena Ledermana można. Tak. Dużo strat. O, Zieliński może stracił piłkę i się powiedział, halo. Znaczy, rozłożył ręce i nie zaczął wracać za potężnym Mołdawianinem. Jak na 8 minutę meczu u siebie z Mołdawią, to już mamy jakieś 3 straty na własnej połowie i to tak, takie, po tak, których tak, mogły tak. być spokojne sytuacje. No i kapitan Zieliński bardzo w stylu Lewandowskiego, nawet nie wiem, czy nie bardziej niż sam Lewandowski, stracił piłkę i zaczął machać rękami i zamiast wracać. Nie, no to jest wspaniałego. Kiepskie wejście w mecz, ale w Mołdawii było dobre, no i co z tego? No, dokładnie. Przepraszam, Piotr Zieliński, arbitra chciał nałożyć presję na niego. Piotr Zieliński chciał, żeby arbiter portugalski czuł, że kapitan ma go na oku. Że jego pobłażliwość przesadna w stronę Mołdawian nie ujdzie mu na sucho. Ponieważ Piotr Zieliński jest, czuwa, patrzy i w razie potrzeby interweniuje. Tak jak teraz, kiedy machnął ręką panu arbitrowi, pokazując, że panie, sędziuj pan lepiej, korzystniej dla nas. Sędziuj pan tak, jak powinieneś. Dobrze gramy przez Szczęsnego tę akcję. Mhm. Tak to powinno wyglądać w nowoczesnej piłce. Piłka do Szczęsnego, Szczęsny do prawego obrońcy i laga. No, to jest dłuższe podanie i przesunięcie. To jest. Tam zabrakło tylko zebrania drugiej piłki. Natomiast otwieram czat i patrzę, jak na zagranie Zielińskiego zareagował nasz czat, czyli ten najbardziej merytoryczny uczestnik. I najbardziej merytoryczny uczestnik, Adrian Nowak, sugeruje opaska plus 10 do machania rękami. No. Że to zwyczajnie jest odruch, że jak masz opaskę, to starasz się odgonić tutaj ją, tak sobie poprawić. I to wygląda, jakbyś coś sędziemu sugerował. Andrzej też mówi. No.
Kapitany zawsze machają. Czas decyzji. Patryk Peda kapitana, moim zdaniem. O. To już ten moment. No, wyróżnia się. Ale przerzucik, proszę bardzo. To Arkadiuszo Milico. Z prawej nogi Arkadiuszo taką piłę by dorzucił? Tak. No zeszła mu, bo strzelał. Ja nie wierzę, że to było. Oj! Któryż to z naszych dzielnych stoperów tak pięknie zagrał? Na pewno nie Patryk Peda. Na pewno. Nie, wygląda jak Bartosz Bereszyński, ale tu problem. Tak, dokładnie, trochę go zmiażdżyli. To piękne zagranie defensywne, po prostu bierzesz typa w kleszcze. Słuchaj, no, możemy zdradzić kulisy, że oglądaliśmy NFL przed wejściem na wizję i to było takie, myślę, że do top akcji. NFL. Który z pośród naszych stoperów wygląda jak Bereszyński? Bo Bereszyński nie gra, natomiast ktoś wygląda jak Bereszyński i co więcej, stracił piłkę. To chyba Peda. To jest on? To jest on? I nie, to chyba nie jest on. To jest chyba Kiwiorek zaczął się upodabniać do Bereszyńskiego, przynajmniej na... przynajmniej u mnie bez soczewek, bo to też jest ważna adnotacja, że nie posiadam dzisiaj soczewek. Więc niestety, ale za dużo wam, jeśli chodzi o nazwiska, nie powiem. Dobra, nie będę was trzymał w niepewności, bo widzę, że chcielibyście tak zacząć komentować w stylu takim komentatorskim, że tutaj Peda rozciąga na lewą do Frankowskiego, ale nie możecie tego dokonać, bo nie wiecie, kto gra. Dlatego ja teraz tę kurtynę zrzucę. I w bramce, cały na czarno, poza czerwonymi rękawicami, Wojciech Szczęsny, który jest właśnie w trasie na swój ostatni wielki turniej. A to nie są różowe rękawice? Jeśli to są różowe rękawice, to tym gorzej dla mojego wzroku, ponieważ poza tym, że nie widzę, kto jest kim, to jeszcze nie rozróżniam kolorów. Moim zdaniem to jest burgund. A, okay. Albo amarant. Ale piękna piła tutaj. Podejrzewam, że od Zielińskiego. To chyba od Zielińskiego, bo jak taka piła... Od Milika była. Do Milika. Patrz, jak grają ci Polacy. No pięknie grają Polacy, naprawdę. Ostatnio tak pięknie grali Polacy z Wyspami. Owczym, nie, ostatnio tak pięknie grałem z Mołdawią. Tak, z Mołdawią. W pierwszej połowie, zdecydowanie. W pierwszej połowie pierwszego meczu z Mołdawią. Blok stoperów trzech tworzy Kędziora Tomasz, tworzy Peda Patryk i tworzy Kiwior Jakub. Kędziora w swoim naturalnym środowisku, czyli na Murawie Narodowego, gdzie bytuje od czasu, gdy wkręcił go tam 37-letni budowlaniec z Wysp Owczych, także... To Peda się tak pomylił boleśnie. No. Nie przyjmuję tego, to jest zbyt doświadczony zawodnik. Nie, tak jest, wracajmy. I prosto na bramkę strzajmy. Pokazuje Michał Probierz tutaj swoje recepty na to, żeby Mołdawię pokonać. No Patryk Peda się obciął, no trzeba powiedzieć wprost, że ostoja, filar. Człowiek, na którym opieramy budowę reprezentacji na lata, na dekady nawet. No się wziął i obciął. Zawodnik czołowej drużyny Serie A. Tak, przyszłego sezonu. Tak. Przyszłego sezonu. A czujni zauważyli też, że Piotr Zieliński po raz kolejny machnął ręką, tym razem dopominając się zagrania dłonią. Mm-hmm. Tak. No, szukałem takiego synonimu, ale nie mogłem go odnaleźć. Dlatego strzeliłem w dłoń. No, kończyna to jednak tak dziwnie brzmi, że Piotr Zieliński reklamował zagranie kończyną przez jednego z Mołdawian. Dobra, to z blokiem stoperów się uporaliśmy. Dalej są pomocnicy. No. Na wahadełkach popularnych nie ma Patryka Kuna, nad czym też ubolewam, ale jest Przemysław Frankowski i jest Paweł Szołek. Nie ma tu niespodzianek żadnych. No, jest niespodzianka brak Patryka Kuna. No, tak, na upartego. Równie wielką niespodzianką jest, że Łódzki Klub Sportowy nie jest 17, tylko 18, mniej więcej. Tak bym wycenił na skali niespodzianek. I dalej jest, i tu jest niespodzianka, bo trójka w środku jest. I to jest trójka Dziczek, Zieliński i Szymański. Więc w przeciwieństwie do większości chyba meczów, które nam proponował Fernando Santos, mamy dość duże natężenie piłkarzy stricte ofensywnych. Bo poza dwoma napastnikami, do których wkrótce przejdę, to mamy dwóch ofensywnych pomocników, Zielińskiego i Szymańskiego, a tylko jednego takiego, który będzie wspomagał obrońców, czyli Dziczka. Co wy na to? Czyli gorszego Tomasiewicza. Dokładnie. To nawet nie jest najlepszy środkowy pomocnik w Piasta Gliwice. Też mnie to martwi. Że Grzesiek zmieni obywatelstwo tym zgrupowaniu, że tak dłużej być nie może. On ma korzenie cypryjskie i będzie teraz reprezentację Cypru. Albo najgorzej, żeby miał mołdawskie. Nie, hiszpańskie. Jednak będzie grał reprezentację Hiszpanii. Tak. No i dostał powołanie na pewno na oczywiście, pierwsze grupowanie. Oczywiście, że tak. I wiesz, jakby rzucił takie piłki jak, nie wiem, chociażby w meczu z Widzewem. To... Jezus Maria. Ojej. No powiem tak. Na razie Mołdawia nie wygląda jak zespół, który pociągniemy kilkoma golami. Po czym rozejdziemy się w dobrych humorach
O jest. Kto to się owszem? Mamy bardzo dużo podań do Mołdawian. Na naszej połowie. Bardzo dużo. Bardzo dużo celnych podań do Mołdawian. Tak, to jest, jest taki nawet konto na Twitterze. Yes, but. Masz obrazek po lewej yes i obrazek po lewej but. I tam jest bardzo dużo różnych rzeczy, które po prostu w życiu się zdarzają. Czyli, że coś jest niby spoko, ale się okazuje, że tak totalnie nie. Więc tutaj było, że mamy bardzo dużo podań w trzecią tercję, ale własną trzecią tercję. Ale Wszołek teraz został wyjaśniony w tej rajdzie. No ale cóż, jeszcze wiele rajdów przed nim. Co podpatrujesz? A, bo są są wyniki. Już są, tak? Są wyniki, no i wyniki są zgodne chyba z przewidywaniami w większości osób. To znaczy, większość będzie niezadowolona. No, tak jest. W sumie możemy przeczytać, skoro Ale chyba głosowanie jest do... A, do 21. A, no tak, bo to już 21 wyskoczyło. Dobrze, to kochani, 36% Prawo posiadania piłki ma reprezentacja polskie. 32% ci drudzy, a potem jest co? 13% trzecia droga, 8,5%... Co to jest trzecia droga? No nie druga droga. Ale co to jest? To jest PSL i Szymon Hołownia. PSL jest już w koalicji nawet na wybory? O, i proszę bardzo, wszyscy się cieszą. To jest ulubiony moment. Każdy komitet. Tak jest, zwycięstwo. I wszyscy pokazują do kamer. Tak Wiktoria, jest, jesteśmy kochani. W PSL. Już wchodzimy w koalicję przed startem wyborów. Słuchajcie, Boże, kochani, Wiktoria. Zajmujemy 8 miejsce, ale z niedużą stratą do 7. Wiktoria. Bardzo mi się to zawsze podobało. Powinniśmy jako środowisko piłkarskie wyciągać absolutnie wnioski z tego, co robią komitety wyborcze po wyborach, prawda? Tak, 3-2 z Mołdawią, a nie 3-4. Nie, 2-4, przepraszam, bo 3-4 byłoby zacniejsze. A ja wiem, że były wybory selekcjonera takie powszechne w Polsce. Tak? Że może sobie iść raz na... No, raz na rok, no bo... Były w formie audiotele. Kiedyś. Wybory? Dwukrotnie. Znaczy nie, wybory selekcjonera. Ale Janusz Wójcik wygrał i Franciszek Smuda. Dwukrotnie było przez audiotele. No, my to mamy tą czutkę, naprawdę. Widać, że piłkarski nawet taki z bardzo dużą świadomością. Ale audiotele to jednak nie są takie powszechne, prawda? Ja też myślę, że Julek ma rację, że powinny być oficjalne po prostu wybory. I żeby normalnie kampanie były trenerów. I żeby był PSL. Tak, musi być. Moim zdaniem... Ale Jezus! Szczęsny w swoim stylu. Odcinka 16. Ja proponuję tak. Albo zakazać szczęsnego w kadrze, albo czarnego stroju. Jedno z dwóch. Ten żałobny strój naprawdę jest magiczny. Ale muszę wam się z nim podzielić. Tak spojrzałem na te wyniki i patrzę, gdzie jest PSL. Mało ostatnio słyszałem o tym PSL. Jedzie Wszołek jedzie. Nie, no panie Paweł. I okazało się, że jest, ale jest gdzieś tam z kimś. To jest absolutnie piękne. Podoba mi się, bo PSL zazwyczaj tworzył koalicję zazwyczaj sam. Teraz tworzył koalicję już z trzecimi, tak? Co chwilę będzie miał koalicję. No nie wiem, jakie jest dalsze stopniowanie koalicji PSL-u. Na pewno zdolność koalicyjna PSL-u. Jakie są jakieś takie bardzo reaktywne pierwiastki? Ja się bardzo cenię, że z każdym potrafią wejść gazy szlachetne chyba, tak? Nie, to odwrotnie. To jest z kolei z niczym nie z niczym nie robią, tak? Tak, to są tacy, wiesz, ci pod progiem. Okej. Co masz pilne? Trzęsienie ziemi? Pierwsze nieoficjalne wnioski, to widzieliśmy. Dlaczego trzęsienie ziemi? Bo PSL jest przecież. Jakby nie był, to by było trzęsienie ziemi. Bo to nie wiadomo. Znaczy... Mnie interesują bezstronni samorządowcy. Czy bezstronni samorządowcy czy będą w stanie stworzyć samodzielnie rząd bezstronni samorządowcy? Świderski uderzał głową. A ponad bramką. I tyle. No, ale czekaj, bo tu jest ten... A kto ile posłów ma? No. O, proszę, czyli że może nastąpić zmiana. Tak. W końcu powrót do popisu. Tak. Lata temu. Pomysł ciekawy, zawieszono. Chyba czas przyszedł, by odkurzyć, ale... Aj, tylko 40% w referendum, no niestety. Nie mam, tak. Co oznacza, że wkrótce podwyższą wiek emerytalny do 67 lat. Dzisiaj stoczyłem dyskusję polityczną w domu. Mówię moim rodzicom i nie tylko, żonie, dzieciom także. Ja w referendum oddałem głos, że tak, należy podnieść wiek emerytalny 67 lat. A to i tak jeszcze nie powinno być nasze ostatnie słowo. Bo człowiek to jest praca. To jest praca. Powinno się pracować, dopóki zdrowie pozwala. A medycyna idzie do przodu. Ja nie uważam, żeby jakby śmierć była takim ostatecznym wyznacznikiem. Jest wiele funkcji, które możesz pełnić również po swojej śmierci. Dokładnie. To nie jest... Na przykład selekcjoner. No. Dlaczego miałbym
działać, będąc żywym. Mieliśmy takiego, który nie robił zbyt wiele, całkiem niedawno. Więc tak, ja w taki sposób, bo zauważyłem, że ludzie tak mówią, o, 4 razy nie, albo w ogóle i tak dalej. Ja mówię, nie, ja idę pod prąd, ja mam nieregularne bardzo poglądy, jeśli chodzi o referendum. Ale, ojeju, ale pograne. Aj, gdyby to była asysta, kto tak pięknie? Świderski. Świderski, no. A kto strzelał? Szołek. Świderski odegrał piętą w polu karnym. Dawaj, jeszcze to była taka półgórna piłka, naprawdę nie, super. Bardzo ładnie. Kunsztowne zagranie, super. Świderski to wyszło. O, i zawsze. Izual sugeruje, martwi jako progi zwalniające. zawsze jest to jakieś powiązanie. Master of Wash, po śmierci możesz oddać swe ciało medycynie. No tak, to też jest jakieś rozwiązanie. Było spoko, bo jakby po śmierci nadal trzeba było ZUS obowiązkowy płacić. Tak. Że jakby może umarłeś, ale składkę trzeba odprowadzić. No ZUS generalnie bardzo spoko instytucja. Zwłaszcza od momentu, kiedy już z nią tak otwarcie nie współpracuję. No. Kiedy zawiesiłem Kuba, polejesz tego szłepsa? Dobrze. Chyba możemy. No. Oczywiście. Tak, to jest firma, która i tak absolutnie tak bardzo zajmuje się tym, czy o niej powiemy, czy nie. Czy jakiś karaluch toczy korek, że myślę, że nic nie stanie, jak powiem. Naszego znokautował, chyba Wszołka. Wszołek bardzo niebezpieczny, zobacz. No, przedbył nogi tak, że... Wydaje mi się, że będą musieli to zmienić nazwę. To zebrał w pogoni, Kojokaru. Kojokaru. A nie sądzicie, że takie wybory powszechne do PZPN-u to byłby pomysł? Bo teraz są baronowie i to ma swój urok. No. To liczenie szabel w środku nocy, wyjazd ze skrzynką bimburu w kierunkach różnych do baronów, to jest pewien urok. Tylko to się dzieje tak za kulisami, że nie my jesteśmy w stanie tego śledzić. Ja bym chciał, żeby była jakaś stacja taka informacyjna piłkarska. Hej, no tak, właśnie dzisiaj delegacja jednego z kandydatów wysyła swoją delegację do Henryka Kuli. Tak, i teraz z czym jadą? Co jest do ugrania? Na pewno nie wybory, z trotuarami, tam... chodnikami, bo Henryk Kula ma tego dość. To jest... Znaczy ja bym wolał jednak na selekcjonerów. Żeby selekcjonera? Była... Selekcjonera, bo to tak, wiesz, no, jednak kto powinien zostać selekcjonerem? No to każdy Polak ma opinię. Tak? Ale to jest jak wybory prezydenckie, tak? No tak? I to możesz, ale od razu wybory parlamentarne w PZPN-ie, tak? I że wiesz, PZPN nie, że rządzi Kulesza, tylko że jest prezydium 8 tysięcy osób, tak? Wybieranych w głosowaniu powszechnym, jest wielka aula, oni tam dyskutują, zgłaszają projekty. Okay. Dzisiaj na przykład dyskutujemy na temat nowej trybuny dla Wartysiera. Tak czy nie? Spoko. I tam i 4 głosują. Osoby, z tych 8 tysięcy 4 przyjechały, tak. Jeden przysypia i jeden przemawia. Tak, musimy zbudować, bo warto, potrzebuje, tu, pyk, pyk, a te 4 osoby tam, tak. A te 7986 osób pracuje w komisjach, wtedy byliśmy właśnie, komisja do spraw Wartysiera. Ale spoko. Do spraw tej drugiej trybuny. Jakby też robili przy okazji referendum, że na przykład byłoby pytanie, czy Wojciech Szczęsny ma przestać być bramkarzem pierwszym reprezentacji Polski? Czy jesteś za UKS-em w Ekstraklasie? Ja jestem. Tak, w sensie, że nie może spać UKS. I przyszedłby UKS i zagłosował nie. Znaczy, ale że UKS nie może spać, tak? I myśl, ale to ja to kupuję, że UKS... Ach, nie ta kratka, źle się trafiło. Kajtejan, Bogu. Tak. Bogu. I should be vote. Nie, dobrze. No. Mołdawianie nas mocno atakują rzutami różnymi. Właśnie to jest ten moment w meczu, kiedy wśród trenerów panuje takie powiedzonko, że niestety, ale zorientowali się, że jesteśmy słabi. Że, nie pamiętam, kto tak mówił, był trener, który tak właśnie powiadał, że nasz plan na mecz jest taki, że strzelić 2 gole, zanim się zorientują, że jesteśmy słabi. Bo jak się zorientują, że jesteś słabi, to będzie już dużo ciężej. Na razie taki mecz, że naprawdę jestem ciekaw, co największy probierzożerca w Polsce, czyli Mieciu, jaką jutro będzie miał narrację. No musi wszystko zmienić w tym momencie, bo to jak to wygląda, jak wyglądał z pamięci, zamknął mordę probierz Mieciowi. Czyli co, no myślicie, że moim zdaniem trener z zagranicy. Ktoś to będzie, wiesz, nie zamieszany w ten oświatek. Nie no, naprawdę wygląda to źle, na razie. Ej, naprawdę myślałem, że z Mołdawią to jakoś tak spokojnie wygramy. Że... Już nie ma zespołów w Europie, z którymi my spokojnie wygrywamy. W sensie te wyspy owcze, okej, to nie był za dobry mecz, no ale w miarę kontrolowaliśmy to wszystko. I że teraz okej, nie będzie jakiś to ładny, ale że będziemy to kontrolować. I tak jakaś tak brameczka właśnie, tak do 20 minuty, jakieś 1-0, jakieś coś. A tutaj jest taki... Miarą naszej porażki... No znowu paździerz. Miarą naszej porażki jest to, że właśnie Michał Probierz chciał powstrzymać jednego z Mołdawian, żeby nie wyrzucił auty. Nie, już nie wyrzucaj, zostaw nas. Nie, to dość.
No to chłopaki, jest to dosyć. No. Michał prawie już próbował, ale się nie udało. No, mamy więcej sytuacji, coś wpadnie. My mamy więcej sytuacji? No coś tam było. No świderski przed chwilą nie wyszliśmy, no, pszołek, z, no jedną mieliśmy, a ile mieli Mołdawianie? No dobrze, przekonajcie. No, jakby my nie wyszliśmy z własnej połowy od 4 minut. Ale jak już wyszliśmy, to jak świderski piętką zagrał, to było. No i dalej nie wyszliśmy, no zobacz, nie przekroczyliśmy własnej połowy od 4 minut. No. Jezu, jak nas złomują czasami, naprawdę wstyd. O, Witek Produkcje ma ciekawe pytanie do referendum. Czy pan Platek ma kupić UKS? O, tak. Ja powiem szczerze, że nie wiem, na co bym teraz zagłosował. Ja chyba bym zbojkotował referendum. Powiedział, nie, to jest... Czekaj, to dobry piłkę. Same pytania w referendum powinny dotyczyć UKS-u. O. Złomowanko, ale kiwior w ostatniej chwili. Uratował reprezentację Polski. I tam coś pokazuje, numer 14, nie wiem kto to jest, bardzo młody człowiek. No kiwior nadal. Kiwior. To już piąte mi to, jak nie wyszliśmy z własnej połowy. Mhm. Także narracja, że mamy więcej akcji, trochę się sypie jednak. Ania wysłała mi SMS-a z pytaniem, czy to są... Ole! Dobrze, to teraz musimy przećwiczyć... Jon Nikolajewski, proszę bardzo. Jeszcze wczoraj Jeremiemu Sochanowi w NBA podpiłowywał buty, żeby był niższy. A dziś już proszę, na lewo dobre. O Boże, panie Michale, to był wspaniały lot. Polska wiele panu zawdzięcza, jako z Aleksandrowi. No ale na mecz z Czechami, no potrzebna jest nowa miotła. No tak. Potrzebny jest ktoś, kto da impuls. Bo ten projekt nie wypalił, Selekcjoner Mołdawii, dom miałem na Polaków. Ale zobacz, jak to w ogóle, co tu się wydarzyło? Kto go krył? No to jest taka bardzo trudna, to jest dośrodkowanie w środku pola karnego. Ale słuchajcie, to co mnie ujęło, naprawdę, Mołdawia ma jednego groźnego piłkarza w całym narodzie, w całej historii, jednego groźnego piłkarza i on jest bez krycia. No, słuchajcie, chcą nas zmylić, wszyscy myślimy, że Nikolajewski strzelił go, a my przebiegle, wszystkich pokryjemy, tylko nie Nikolajewski. To chyba rzeczywiście było jakieś takie wytyczne, że słuchajcie, co prawda w ostatnim meczu Nikolajewski strzelił nam tylko 15 bramek, ale no skoro w ostatnim meczu tyle nas strzelał, no to w tym... Nie da rady. I to była logika, rzeczywiście. No, tylko nas po prostu oszukali. Ania wysłała SMS-a tuż przed golem, czyli u niej już było po golu. Czy to są jakieś jaja? Myślałem, że na początku chodzi jej, nie wiem, o wynik wyborów albo o coś, o wynik referendum, a okazuje się, że nie, że jednak to chodzi. Może też była zaskoczona tym PSL-em. No. Napisała, że Stasiu mi podziękuje, że go uśpiłam przed meczem. O, spoczko. Ale spokojnie. Nie, no, kurczę, nie przećwiczyliśmy tej radości tych różnych komitetów wyborczych, bo to jest teraz taka radość w stylu... Nie, bo słuchajcie, te radości są różne. Jest radość, jak wygrywasz, ale jest też radość w tych komitetach, co mają 2%. Tam jest takie, no fajnie, cieszymy się, ale trzeba to rozwiązać w ogóle. Musimy, jednak nas nie ma, nic nie dostaniemy. Warto jest zawsze zwrócić uwagę na liderów i tło. Aha. Bo są oczywiście liderzy, przy których jest kamera, na których jest skupiony i jest tło. I lider, no generalnie on wie, że jego wynik to jest jakaś pierdolona porażka. Naprawdę gorzej być nie mogło. Więc niby się uśmiecha, ale widać w jego oczach łzy. A ci z tyłu nie widzą twarzy lidera. Nie wiedzą, czy udajemy, że się cieszymy, czy lider już ma skwaszoną minę i trzeba powoli szukać drogi ewakuacji. Oni są tacy trochę spieszeni. Trochę biją brawo, trochę się kochają, ale trochę są gotowi, żeby tak machać tak zrygnowaniem głową. Tak on nie mógłby być lepszy ten wynik. I to jest prawdziwa sól wieczorów wyborczych. Spoglądanie, jak tło reaguje na minę lidera. Tło polityków jest ciekawe, bo to jest teraz cała narracja zbudowana w ten sposób, prawda? Że oni tam, kto tam stoi, kto może stać obok, kto już za. Bardzo ważne kwestie. Natomiast wydaje mi się, że przy takich wieczorach wyborczych, w tym komitecie, co ma 2%, to im się powoli ulatają. Tak, brawo, świetny wynik, ale mam CKS-a. Słuchajcie lidera, on wam wszystko opowie o naszym sukcesie. Ja miesięcznym się kończę, muszę wziąć. I trochę tak to jest w tym momencie. Niektórzy zmieniają szaliki, miałem też szalik zwycięstwa. A tu mam też taki PSL zawsze. Ja nie wiem, jeśli jesteś takim politykiem, który chce po prostu dostać się do Sejmu, nie interesują cię za bardzo poglądy, no po prostu mu jesteś w PSL-u. I zawsze się dostaniesz, zawsze jest spoko. A mi się podoba, że trwa poszerzanie. Że poglądy, no tak, dobrze jak jakieś masz, ale generalnie fajnie jakbyś był rozpoznawalny. Tak.
I jakbyś był tak, że na plakatach ładnie wypadał, to wtedy było ekstra, bo i to nie jest przytyk do którejkolwiek z partii, bo tak naprawdę wszystkie w ten sposób postępują, że tak, my łączymy kandydatów o poglądach lewicowych i poglądach prawicowych. Generalnie łączymy kandydatów, którzy mają sprzeczne poglądy ze sobą, ale to jest naszą wielką siłą, bo staramy się sprzedać kit i tym jednym, i tym drugim. Naszą siłą są zapadające w pamięć nazwiska, mające, przede wszystkim skupiamy się na takich nazwiskach, na naszych komitetach, które są również zwierzętami chronionymi w Polsce. Jest miś, jest żuraw u nas, jest sójka. Możecie u nas znaleźć takie właśnie nazwiska. Warto na nie głosować. Ja tylko żałuję, że nie było w tych wyborach komitetu wyborczego Stonogi. Bo przynajmniej byśmy mieli kolejny jakiś kultowy filmik po wyborach. No. Ktoś tutaj powiedział, tak, że, tak. Że się udało, że się nie udało. Dokładnie, ja tylko na to liczę. Co w ogóle o Stonogi słychać? Nie wiem, chyba jest w tej fazie, że aktualnie nie jest we więzieniu. Tak. Aczkolwiek mogło to już się zmienić, no. To jest parę takich ludzi w Polsce, którzy jak pytasz co u nich, to albo są w więzieniu, albo właśnie się procesują z państwem polskim, które ich próbuje oszukać na grube miliony złotych. Chcę jakąś taką najświeższą wiadomość na temat Zbigniewa Stonogi, ale wyskakuje mi na TVP Info zdjęcie Stonogi bez koszulki. Kubel pisze, że Stonoga teraz z Najmanem ma wieczór wyborczy. No, ja nawet, to jest co? Najgorsze. Doszliśmy jako cywilizacja do tego momentu, że najbardziej absurdalne żarty nie wiadomo, że one tak naprawdę nie są rzeczywistością. Naprawdę, nie wiadomo. Możliwe, że ma wieczór wyborczy. Ja naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że tak. Stonoga i Najman mają wieczór wyborczy. To jest doskonale oglądane na YouTubie. Nie zdziwiłbym się totalnie. Natomiast wracając do meczu. Sytuacja wygląda tak, że reprezentacja Polski przegrywa z Mołdawią. Co nie jest nowością, bo przegrywamy z Mołdawią tak naprawdę co 3 miesiące mniej więcej. W posiadaniu piłki, przecież jesteśmy lepsi. Tak jest. Mołdawia tak, praktycznie nie istnieje. Poza tymi momentami, kiedy strzela nam gol albo zagraża naszej bramce. Ja wam powiem, że... Ale klepeczka, widzieliście to? Ale my suniemy niczym Husaria, niczym PSL do Sejmu. Pum! Teraz! Piotrula? Teraz! A Piotrula poszukał miejsca, poszukał. A, sprytnie! No i domykamy wrzuteczkę. I proszę. Ale broń. Pierwszy cel strzał. Czy można nazwać to strzałem? No takie... Wszołek... Tylko... No dobra, na zachętę dajmy. Na zachętę. Znaczy, powiem wam, że przy takim wyniku spadamy z NBA. Sprawdziłem sobie szybko tabelę. Nie wygląda to dobrze przy takim wyniku. Naprawdę nie wygląda dobrze. A chyba jeszcze w ogóle Mołdawia straciła punkty z Wyspami Owczymi. Dopiero by było. Ale... Erteger mają, to nie jest żart. Naprawdę. Zbigniew Stonoga ma wieczór wyborczy z Marcinem Najmanem. Na YouTubie? Ludzie piszą, że to nie jest żart i że na kanale Goniec. Ja nie znam takiego kanału, ale możliwe. Ja muszę to odpalić. Chociaż na chwilę. Zobaczyć jak wygląda, po prostu jak wyglądają media w naszych czasach. Ale strasznie to jest irytujące, bo coraz mniej jest pola do absurdalnych żartów. Tak. No, Stonoga, to nie chcę z Najmanem wieczór wyborczy zrobić. Otóż już zrobił, istnieje. Proszę bardzo. Bardzo się cieszę, że... Myślałem, tak... że jak dotarliśmy do tego skrótu Mosa Samolongo, to takie najdziwniejsze miejsce, ale nie, ten wybór jest rzeczywiście. Pan Zbyszek jest... Rozmawiają? Tak, właśnie. Tutaj jest bardzo dużo osób rozmawiających i chyba dopiero tutaj będzie pan... Jest? Nie, jakoś to jakieś tak no-name. Jakieś no-name. Co to są za ludzie? Nie wiem, no. Gdzie jest? Może mają pana Zbyszka tak nagrane? O co? Widziałem twarz. Jest. Ale osobno są jakieś. Albo pan Zbyszek, albo Najman. No to chodzi. Właśnie. Nie, to powinni być w jednym studiu. W ogóle to powinien być program. Taki regularny. Nie wiem, jest bardzo interesujący ten program, tak na oko. Ja śledzę, dobra, jak Marcin Najman komentuje zdarzenia w kanale sportowym. Marcin Najman komentujący zdarzenia w kanale sportowym to jest po prostu uczta. Bo pamiętajmy, no, ma sporo do powiedzenia, bo to Marcin Najman, znaczy w opinii Marcina Najmana, to Marcin Najman stworzył kanał sportowy, jest też twarzą sukcesu. No i jest człowiekiem, który dźwigał na plecach kanał sportowy, zwłaszcza w tych pierwszych miesiącach jego funkcjonowania, więc teraz jako człowiek, który to wszystko tymi ręcema stawiał, no ma prawo komentować. Ma prawo komentować, ewidentnie. No są to komentarze takie nieprzychylne większości spośród ludzi obecnych w kanale sportowym. A tych ludzi w tym kanale sportowym to też już coraz mniej. A tak, to prawda.
Natomiast jeśli mielibyśmy jakieś zakulisowe plotki wam sprzedać, to już byśmy dawno to zrobili. Niestety nie posiadamy żadnej wiedzy. Ja nie wiedziałem, że PSL jest w koalicji przed wyborami, a wy oczekujecie, że coś wiem. Ciekawy jestem, czy PSL, Ministerstwo Rolnictwa, żeby tradycji stało się zadość, czy jednak coś będą kombinować inaczej. 33 minuty już za nami, 34 właściwie. No i przegrywamy z Mołdawią nadal 0-1. Ale tak zupełnie szczerze, jak patrzę na ten mecz, no i generalnie to wszystko, co my robimy, to przecież jak my, nie daj Boże, awansujemy do tych baraży i tam trafimy... Estonią. Na kogokolwiek trafimy. No, tak. No przecież to my dostaniemy jakieś 17-0. O, to będzie... co się stało w ogóle? Wynik będzie jak... No ta piłka jeszcze leci, nie wiem, kto ją kopnął, ale bardzo wysoko ją kopnął. No, masz rację, te baraże... Jesteśmy pewni baraży, tak? Nie, no nieważne, ale słuchajcie, mieliśmy taką ścieżkę realną, bezpośredniego awansu. Trzeba wygrać się z Mołdawią i wygrać u siebie z Czechami. Czechami, które mają drobne kłopoty. To nie jest jakby jakaś niemożliwa, że liczysz matematyczne szanse, że musi między innymi Seattle Supersonics znowu zacząć grać i wtedy no, ale dobra, szansę. Ale już, no to co tu się dzieje? A jak przegramy z Mołdawią i przegramy z Czechami, to chyba już nawet baraże nam... Nie, tak, Mołdawia może... Znaczy nie, to baraże, ale baraże są z Ligi Narodów. My jesteśmy w barażach z Ligi Narodów, więc możemy nawet rozwiązać reprezentację Polskę. Tak, wystawimy reprezentację PSL-u tam po prostu, będziemy mogli. To jest duży problem reprezentacji Polski, że to rozwiązanie, które samo się ciśnie na... usta, no, czyli rozwiązanie. Niczemu nie pomaga. To w niczym nie rozwiąże problemu. A to jest strasznie niesprawiedliwe. Futbol skręcił... O, przepraszam, Mateusz. Futbol skręcił w strasznie niesprawiedliwą stronę, jeśli my będziemy grać w czymkolwiek jeszcze, grając takie spotkania. A, spokojnie, bo tutaj... zapachniało tym drugim golem na Mołdawii. Udało się wybić piłkę na rzut rożny. Ale sukces reprezentacji Polski. Mołdawia miała już jakieś tylko 17 rzutów rożnych. A my byliśmy dwa razy pod ich bramką. Nie, no tutaj to naprawdę... Kto tam się znowu obciął? Kiwior. Ale Pela wyczyścił. No. Ale mamy monolit na obronie, naprawdę. Ajajaj, w referendum też w dupę dostałem niestety. Drugie pytanie, 96% nie chcę podwyższenia kołowertalnego. Jak mam budować dobrobyt, jak wszyscy pójdą na emeryturę, jak będą mieli 62 lata albo 67, czy tam 65. No ciężary. Patrząc na reprezentację Polski, to niektórzy powinni znać emeryturę w wieku 25 lat. A nie chciałbyś, żeby na przykład właśnie Kamil Glik grał do 67 roku życia? Znaczy, to gorzej by było? Gorzej by nie było. Raczej. Słuchajcie, waszym zdaniem, jakie myśli teraz krążą po głowie Roberta Lewandowskiego, oglądającego to tak z dineczkiem? Bezalkoholowym oczywiście, ale... No. Ale Piotrula, to jest kapitan. Rozkręcili się, chłopcy. Co tam, chłopaki? Myśleliście, cała Polska już tak na mnie krakała. Myśleliście, że teraz to pójdzie beze mnie, nie? Ale ja nie wiem, czy to nie jest tak, że no, patrzysz na to i masz takie myśli, cholera jasna, ja za jakiś czas będę musiał znowu lecieć na to zgrupowanie, zobaczyć się z nimi, grać w tym zespole. Ja już nie chcę. Mam dosyć. Po prostu... Dajcie mi, ludzie, święty spokój, no bo no chciałoby się grać w czymś takim, będąc Robertem Lewandowskim, znaczy... gdzie masz karierę Borussii Dortmund, Bayernu i Barcelony. Ale my nie jesteśmy w stanie nic zrobić w ogóle w tym meczu. No? Jakieś dośrodkowania zapewne. Nie, Robert myślę, że siedzi i tak, no widać teraz bardzo, po tej pierwszej powiedzmy Mołdawią, że ja byłem największym problemem tej kadry. Że to przeze mnie Piotrek się nie mógł rozkręcić, że przeze mnie inni też nie grali lepiej i moje machanie łapami... No było kompletnie nieuzasadnione. A nie, czekajcie, ten mecz właśnie leci i on tak właśnie wygląda. Nie, ale jak ja jeszcze usłyszę raz, kiedykolwiek, że ten Zieliński w kadrze, to on wreszcie odpali. Po tym jak już od 10 lat gra w tej kadrze i nie odpala, to nie wiem co mu... No jesteś znanym zielińskożercą, to wiem. Nie podobał ci się z Wyspami Owczymi aż tak? No błagam cię. Wyspy Owcze, to jest trudny rywal. No tak. Trudny rywal. Trudny teren. I on tam grał dobre, to podanie miał takie, jak to Tomasiewicz się do podania miał. No, naprawdę, no to rzeczywiście. Tego można się spodziewać po mistrzu Włoch grającym z amatorami. No, naprawdę. Coś wspaniałego. O, dobrze, udało się wybić. Wyczyszczone.
Kurczę, przyłapałem się na tym, co wy, że zaczynam się cieszyć, że udało nam się przerwać kontrę Mołdawii. Ja pierdykam, jak bardzo daleko zabrnęliśmy w kozi ruch, skoro cieszymy się z tego, że udało się, trochę na wślizgu, dzięki ofiarności, dzięki determinacji, udało się przerwać kontrę Mołdawii. Ale no to jest dramat. Tak, ja myślałem, że już te najbardziej dramatyczne czasy w historii reprezentacji Polski, czyli lata 90. przeżyłem. Że no wiadomo, że nie będzie dobrze, ale no już nie będzie aż tak dramatycznie. Co się okazuje, że te 90 to były super. No. Właściwie Janusz Wójcik to naprawdę wykręcił fajne wyniki. Znaczy wiecie co jest najgorsze i to jest dla mnie duży ból i tutaj nie ironizuję w żadnym wypadku. Najgorsze jest to, że wtedy czempionaty, finały, to było elitarne grono. No, jaka była grupa eliminacyjna do Mundialu 98? Włochy, Anglików, jeszcze Gruzinów najlepsze po kolei. No i Mołdawia. Włochy, Anglia w grupie i wychodzi jeden. No. A drugi w barażach. No weź coś i w baraże grasz, wtedy tak się grało baraże, że grałeś z reprezentacją Golden State Warriors. No. Już po transferze Duranta. I naprawdę tam ciężko było cokolwiek ugrać w barażach, nie będąc potęgą, bo grały tak naprawdę potęgi z innymi potęgami. Była taka chyba grupa też o 94, że mieliśmy chyba Holandię, ja to sprawdzę, jakie mieliśmy grupy w ogóle. No, w każdym razie, 16 drużyn na Euro, jak ci nie było w 16, no to no trudno, no, wielu dobrych reprezentacji nie było w tej 16. Ale żeśmy napali w tej akcji, o ja pierdykam. Jakby Mistrzostwa Świata i awans robiło, nie wiem, 10 czy 11 drużyn ze strefy UEFA, chyba najpierw 10, a potem 12, nie pamiętam dokładnie. No to też nie być w tej ekipie, no okej, bywa. Ale wszystkie turnieje ulegają rozszerzeniu. I niedługo będą jechali naprawdę wszyscy, a my jedni będziemy siedzieć, jak te dzbany w domu. Słuchajcie, grupa eliminacyjna Polaków, Mundial 94. Holandia, Anglia, Turcja, Norwegia, no i San Marino. Dodam, że Norwegia właśnie się budziła i wygrała tę grupę. To było takie złote pokolenie, które właśnie wstępowało. I Turcja chyba już na Euro 92 pojechała. Albo pojechała... Nie, Turcja chyba pojedzie dwa lata później, więc też już była coraz mocniejsza. Także fajna grupa. Kilka niezłych drużynek było. Krom wspaniały przydał nam 10 zł. Polska repra obecnie. Witam w dupie i zapraszam. Nie zdecydowanie to powinien być... Nowy ten... Znaczy ten... powinni w ogóle zmienić ten kanał na YouTubie. Zamiast łączy na spyłkę, to witam w dupie i zapraszam. I na autokarze reprezentacji też taki wywalony napis. Witamy w dupie i zapraszamy. Nie no, nieprawdopodobne to jest. Znaczy wiedziałem, że będzie źle, ale są pewne granice. No, tak zaczynam podejrzewać, że to nie trener jest głównym naszym problemem. Pod każdym wygląda to źle. Ale jak Marek Papszut to poukłada. No. Na Czechów. Wyjdziemy już trochę inaczej. Wyjdziemy nie, no świetnie gramy, świetnie, znakomicie. Dobra, to jest ten moment. Czat? Czat też, ale najpierw otwieram tabelę. Tabelę rozgrywek. Bo jak wiecie, koniec końców widzicie tylko tabela. Albania pierwsza, 13 punktów, 6 meczów rozegranych. Czechy drugie, 6 punktów. No przepraszam, 6 meczów, 11 punktów. Mołdawia trzecia, 6 meczów, 11 punktów. Polska czwarta, 7 meczów, 9 punktów. To niedużo. Ale jesteśmy przed kimś. Tak, przed Wyspami Owczymi. 7 meczów, 1 punkt. Jako jedyni w grupie, poza oczywiście Wyspami Owczymi, mamy też ujemny bilans goli. 8 strzelonych, 9 straconych. Podczas gdy nawet Mołdawia ma 6 strzelonych, 5 straconych. No wiesz, jakby no Mołdawia najwięcej goli robi na nas. Z tych 6 strzeliła 4 nam. O, jest kółeczko zrobione. Ja pierdykam. Szymański się odpalił. Ale pamiętacie, że mieliśmy wszystko w naszych nogach przed tym meczem? To były czasy. Wygrywasz dwa mecze i jedziesz na Euro. No. A były pewne kłopoty, ale kto ich nie ma czasu? No. Pchane było. Nie, myślę, że to już czas na żebranie o karnego. No, niestety. No, doświadczenie. No. To jest ta okolica meczu, kiedy trzeba już pożebrać o karnego. Ale centra. Ajajaj. Dobry strzał chyba w Szałka. Szałka czy Milika? Myślę, że bardzo aktywny Milik rzeczywiście tak, w tej pierwszej połowie. Przekonał wszystkich nieprzekonanych, prawda? Niektórzy, bo nie wszyscy są tak światli jak na przykład Kuba, żeby doceniać Arka za jego trud, za jego wysiłek. Umieć dostrzec, że to nie są
to ukryte piękno gry Arka Milika, ale są też ci, którzy patrzą na futbol topornie. No tak. Patrzą tylko na gole, na sytuację, na strzelanie, tak. Wykorzystywanie stuprocentowych okazji. Nie znają. I ci czasem kręcili nosem. No, pobieżne dziś Arek ich przekonał. Tak jest. Pobieżne spojrzenie na futbol, naprawdę. Arek przez 43 minuty dał jedno ładne podanie. A teraz piękna strata chyba Arka Milika. I tam zaraz. Strata. Ale wiesz, on też moim zdaniem no, powinien mieć większy kredyt zaufania od selekcjonera, no bo jak strzelił dwie bramki Wysłom Owczym, no to przecież wiadomo, że to musi odpalić. Moim zdaniem pamiętajmy, że Arek Milik miał świetny mecz z Gibraltarem za nawałki i on wciąż musi odpalić, tak jak wtedy. Ajajaj, tutaj była okazja, żeby Polacy mieli piłkę w okolicach pola karnego Mołdawii. To się ostatecznie nie udało, ale było blisko, naprawdę blisko. O, no, i znowu groźna kontra. No, nie dobrze. I oni dobrze przejmują piłkę. To ale jest mamy dobrych, dynamicznych stoperów, którzy kompletnie nie trudzą się nawet przy przechwytach, podczas gdy Mołdawia kolejne kontry próbuje. Nie, dlaczego, ale jak patrzę, jak nasi stoperzy grają tak wysoko, to mi się tak wydaje, że jakaś zaraz konterka pójdzie i to się skończy sam na sam. A wtedy Szczęsny wyjdzie poza pole karne. I w najlepszym przypadku będzie dla niego czerwona kartka, a w gorszym przypadku będzie, nie wiem, czerwona kartka i strata bramki. Ależ mądrze się broni ta Mołdawia. Nic nam nie pozwala zrobić w okolicach ich pola karnego. To niedobrze, bardzo niedobrze. Na razie sprawdziłem Arka Milika na jego hitmapie, ponieważ są takie na żywo? Portale na żywo, które robią hitmapy. O, będzie teraz miał chyba hitmapę zaktualizowaną. Strzela Arkadiuszo. Patrz, pyk, pyk, pach, pach. I nic z tego. No dlaczego? Dlaczego my tego nie strzeliliśmy? Bo to Arkadiusza wykończył na dwa razy. Przecież to trzeba było chyba strzelić gola, tak mi się wydaje, mając piłkę na piątym metrze. A czy to był Arkadiuszo? Tak, to był Arkadiuszo. Nie, to jest niemożliwe. To jest... Arkadiuszo raz i Arkadiuszo dwa. Tak jest. Ale dobrze, podał temu bramkarzowi, bo ten bramkarz już był w takiej trudnej sytuacji. Nie no, kurde, Milik z Juventusu, tak blisko. Będzie mi zaraz bardzo smutno, jak to wpuszczę. Ej, Arek, zadbał, brawo, coś z paniego. Arek nie mógł. Dobrze, na pewno dobrze trochę tego bramkarza. Ale czerwony tak... kark, nie? No. Arka. No. Jest mi tak niewymownie smutno. No, tak Kuba, życie jest trudne przez większość czasu. Proszę cię, żebyś spróbował teraz obronić Arka Milika po tej sytuacji z Mołdawią. Pchali go! Po tym dwutakcie. No. Pchali go. To powinien być rzut karny, faulowany był Arkadiusz Milik. Matikasz, brutalnie. Matikasz, po co ja to sobie zrobiłem? No tak. Teraz siedzieć po prostu gdzieś tam w Anglii, oglądać sobie mecz, iść na imprezę, może najwyżej zjeść jakiś żurek, żeby podkreślić swoją postę. Tak siedzę na ławce, a moja drużyna przegrywa z Mołdawią u siebie. Czterech kibiców Mołdawii. Wszyscy bardzo zadowoleni. Michał, probierz trochę mniej niż kibice Mołdawii zadowoleni. No, wydawało mi się, że Arkadiusz Milik mógł się zachować lepiej w tej sytuacji. Natomiast pamiętajmy, najwięcej cennych strzałów z całej polskiej reprezentacji oddał właśnie Arkadiusz Milik. Tak. Wiesz, jak to jest, jak ja kibicuję Fabianowi Piaseckiemu i oglądamy jakiś mecz Rakowa. Wiesz już, jak to jest. Naprawdę jest ciężko. Kurde, już odbiegł. No tak, o. Panie Arkadiuszu. Słuchajcie, ale uwielbiam, jak są te przebitki na tego trenera Mołdawii. On jest jakiś taki... No bo to nie tylko 1-0 prowadzi. No właśnie nie wiem, dlaczego on jest taki smutny? On ma zamówione wakacje już na 2024 roku. Pachnie mistrzostwami Europy. A może do niego nie dociera to rzeczywiste, że on prowadzi 0-3 z Polską. To... Nie, jednak do przerwy trochę wysoko. Panie trenerze, my prowadzimy. Milcz, ja wiem lepiej, jestem trenerem. Zdejmij tego obręcza, nie mogę na niego patrzeć. Nie możemy dosadzić. Oj, ale się trzasnął w łeb. Ładuj. Nie, jakie podania, mordo, to trzeba od razu. I nawet jeszcze Świder w bramkę? Mili dwa cenne strzały w jednej akcji, a ten wasz Świderski co? Nad bramką. Jak zwykle. Ja się tak zupełnie szczerze zastanawiam. Ci się obciął. O Jezu, co on zrobił? Nieprawdopodobne. Ci się zderzył. Czy się stanował kumpla? Aj, ładnie. No nie, ale to trzeba było w światło bramki. Ładnie, ładnie zrobił, pociągnął tę akcję, no, ale no, kurde. Obronił. Rożny, dawaj Rożnego, panie sędzio. Nie. Pewnie zagwizdał koniec. Nie, jeszcze nie. Już? No rzut rożny powinien być. No przecież Rożny, co ty tutaj?
Oszukali nas. Tak, o, no widzisz, gdyby z tego rożnego na pewno to był ten rożny. To jest ten what if story. Co by było, gdybyśmy nie grali meczu na wodzie z Niemcami? Co by było, gdyby uznano bramkę Marka Pęksy prawidłowo strzelą? I co by było, gdyby Polska dostała rzut rożny z Mołdawią w ostatniej minucie pierwszej połowy? 2035, Antoni Piechniczek, ostatni schron, ostatni szaniec, w którym broni się polski futbol przed delegalizacją. I tak, o, nie bylibyśmy teraz obiektem delegalizacji ze strony rządu, gdyby wtedy był rzut rożny. Tak naprawdę wszystko zaczęło się pierniczyć, kiedy po strzale Świderskiego Mołdawianin wybył na rożny i nie było tego rożnego. Od tej pory czekał nas zjazd aż do tego miejsca. O, kołaczą już moje drzwi. Jestem ostatnim przedstawicielem futbolu w Polsce. Wiwat, wolny futbol w Polsce. I tak się kończy teraz wizja Antoniego Piechniczka. W 2035 roku. Ach, łomot kolb do drzwi. Szkoda. Nas zgarną. Nie wiem, nie wiem. Pójdziemy w pierwszej fali niestety. Obawiam się. Jak będą wyniki z Exit Poli, to myślę, że ta partia, która stworzy rząd, już będzie powoli formowała przepisy, które nakażą delegalizację futbolu. Absolutnie. No, no, no. Zastawka, tak jest. Może jakiś karny z przypadku, coś. No, ale sędzia z dwóch minut zrobił nam to już... Ewidentnie 20. BTS w pierwszej połowie. Aj, ugiął się. No bardzo czekam też na... Myślę, że meczyki mają dobry kontakt, mówię bez ironii, do Grzesia Krychowiaka. Jakaś taka ekspercka opinia byłego reprezentanta na temat tego, co dzieje się w Karze. Ale... No tak, to widać, że bez mnie to się rozhulało. Rozhulało się. Nie, ale tak zupełnie szczerze. Jakbym był selekcjonerem, to ja chyba... A nawet nie wchodził do tej szatni. No szkoda strzępić na nich ryja. No co byś im powiedział? No, co można im powiedzieć w przerwie tego meczu? Nie wiem, zmieńcie zawód? Nie wiem. Słuchajcie, jesteście kolegami Roberta Lewandowskiego. Widzieliście kiedyś, jak on gra. Widzieliście w telewizji futbol kiedyś tam. No, trzeba strzelić tę kawalerkę i wtedy jest gol. Ale jak nie strzelicie w tę kawalerkę, to nie ma gola. I to jest duży problem. Słuchajcie, wam to zapomną, bo wy gracie dużo meczów, ale dla mnie to będzie największa kompromitacja w mojej karierze. Już mnie nikt nie zatrudni. No tak, Nikt mnie nie będzie już chciał zatrudnić. Weźcie się zlitujcie nade mną, nad moją karierą. Ja bardzo długo pracuję i nie chciałbym, żeby tak wyglądał ostatni dzień mojej pracy zawodowej w piłce nożnej. Dobra, zerknę, co tu na czacie ciekawego. Laluś, Julek powinien poprosić pana Jacka Magiera o przyjęcie polskiej kadry. O. Jak to pan Jacek zobaczy, to nawet serce z kamienia zmiękło. Pan Jacek może to uratować. To jest może jedyne. Przyjdzie. Skoro uratował Śląsk na lidera Ekstraklasy. Master of Wash przelał nam 10 euro. Piasecki jest lepszy na napastnika od Milika. Czemu? Ano, Fabian potrzebuje jednego strzału, żeby nic nie strzelić, a Milik potrzebuje 12 strzałów, żeby nic nie strzelić. Fabian to napadzior inteligentniejszy. No, no niestety, tak to wygląda. Chociaż ostatnimi czasy to Fabian to chyba nawet ma 0 strzałów w ogóle. Jakichkolwiek, już nawet nie mówię celnych czy niecelnych. Liczę, że na KSD, liczę, że na vlogu zobaczymy probierza, który wchodzi i rzuca stołem w Milika, a potem drze się na każdego po kolei. Uncommon Man, wiecie, kto powinien zagrać z Mołdawią? Motor Lublin. No generalnie nie powiem, że nie. Myślę, że Gonzalo Foyo by to poukładał. Znaczy, dobre jest to, że cokolwiek się zdarzy w tym meczu i później w barażach, i tak będziemy mogli kibicować na wielkim turnieju PSL-owi, bo oni tak zawsze wchodzi. Tak zawsze wejdzie wszędzie. Bez wątpienia. Nie, jak patrzę na tą tabelę, to jest jakiś śmiech. To jest dramat. Ja nie spodziewałem się, że doczekamy momentu, kiedy będziemy aż tak mizerni, biorąc pod uwagę, jak wielkie nakłady na piłkę nożną ponosi się w Polsce. I to nie tylko będąc prywatnymi przedsiębiorcami, takimi jak Michał Świerczewski, Janusz Filipiak, szybkiego powrotu do zdrowia i wielu innych prywatnych przedsiębiorców, którzy grube miliony z własnej prywatnej kieszeni, zamiast fundować sobie kolejne bardzo luksusowe bryki, to wkładają to w futbol w Polsce. Ale wkładają też w futbol w Polsce bardzo grube miliony złotych, różnego rodzaju spółki, również z udziałem Skarbu Państwa. I mamy tyle boisk, mamy tyle stadionów, mamy tyle baz treningowych, bo to już nie jest ten moment, kiedy można wyjść i powiedzieć, nasi piłkarze trenują na żwirze, który jest podpalony, bo rozlewają benzynę tam bezdomni i podpalają ją i tam trenują nasi piłkarze. Nie. Mamy zawodników już teraz w reprezentacji, którzy szkolili się na fantastycznych boiskach, w fantastycznych warunkach, u trenerów, którzy mają naprawdę porządne, gruntowne wyszkolenie, a gramy taki gramy futbol, że mamy teraz 9 punktów w 7 meczach w grupie z Mołdawią i Wyspami Owczymi. Powiem tak, że jeżeli
no nie wiem, kto tam będzie liderem nowego rządu, nowym premierem, ale jeżeli chciałby kupić zaufanie społeczne, tak żeby, wiesz, na dzień dobry nawet jego przeciwnicy go polubili, likwidujemy orliki. Koniec piłki nożnej, oramy to, po prostu wszystkie orliki zostaną... Skocznie. W każdym orliku. Zamiast każdego orliku skocznie. Skocznie narciarskie i żużel. Tor żużlowy i skocznia zamiast każdego orlika. Tak. I ewentualnie ten... Tory na motorach. Tak. Tory do szachała. Tory do szachała, ale nie rzeczywiście. Po prostu spacer farmera dla dzieci. Już przedszkolaki będą przeciągać... Będą przeciągać ciężarówki po prostu. Pod każdym, na każdym wlepie. Jestem za tym. Idźmy w strongmanów. Tak. Strongmanów i żeby był ten, żeby Polak już nigdy nie był, wiesz, drugi w kulach, tylko zawsze był pierwszy. Nie, właśnie, nie będzie nam Bruna Sawicka z plus 2 strzela. Ja jestem za tym, w każdej gminie tor do strongmanów. Tak. Pięciolatki już powinny spacer farmera umieć, jeśli mamy mieć jakąś przyszłość. Ja jestem jak najbardziej za. No umówmy się, orliki nie są z nami od wczoraj, to co powiedział Kuba. No gówno to dało, znaczy szczerze to jest gorzej. Jak ich nie było, to było lepiej niż jak są, więc no, czas to ja parki i orać. No. Ja mam jeszcze taką ewentualnie refleksję, że te pieniądze w polskiej piłce są źle inwestowane. One są inwestowane właśnie w orliki, w akademię, w trenerów, w piłkarzy, a mieliśmy coś, co było unikalne na skalę światową i byliśmy w tym bardzo dobrze. Kupowanie meczów. Tak. No. Polska w latach 90., w latach 80. i jeszcze kilka lat później była naprawdę bardzo dobra. Był taki know-how kupowania meczów, kupowania lig, kupowania awansów. I spuszczania innych rywali. No, tak. No i to wszystko teraz poszło na marne, zostało zakopane, a kto wie, może takie kupno awansu gdzieś by się teraz przydało, fundusze by były, wiedza by była jak, dlaczego nie? 10 milionów złotych Wisła Płock otrzymała od swojego miasta w ramach rekompensaty za spadek i 7 milionów złotych też, to jest razem 17, nie wierzę, że nie znalazłby się dwóch piłkarzy Mołdawii, którzy by chcieli za tyle opędzować mecz. No, to jest kurde. Wystarczą dwie czerwone kartki, już nie muszą dziewięciu by nie daje. Trzy czerwone kartki, dobrze, to trzy czerwone kartki. Znaczy powiem, nie wiem po ilu czerwonych kartkach jest Walkover, ale tyle byśmy potrzebowali czerwonych kartek, bo ty naprawdę zakładasz, że my byśmy wygrali z Mołdawią grającą w dziewięciu. A może reprezentacja Polski powinna stać się klubem miejskim. Tak. To też jest dużo, wtedy, że okej, słuchajcie, nie awansowaliśmy, ale mamy 50 milionów złotych na przyszłość zamiast trotuarów. Ja pierdykam. Nieprawdopodobne, absolutnie. Ale, bo orliki, powiedzmy, że jest to ważna inwestycja infrastrukturalna, no ale ja chciałem przypomnieć, że bardzo wiele polskich akademii zwyczajnie jest już bardzo rozsądnie zbudowanych, za bardzo też rozsądne pieniądze. I ci zawodnicy z tych bardzo rozsądnie budowanych akademii, z zawodnikami, którzy od dzieciństwa trenowali na bardzo rozsądnych boiskach, z bardzo rozsądnymi trenerami, oni się przebijają coraz mocniej do reprezentacji Polski, a wyniki nie ulegają drastycznej poprawie, bo trudno nazwać drastyczną poprawą dwukrotne wpierdy od Mołdawii. Zastanawiam się, później oglądamy tam te skróty na Twitterze czy gdzieś, mecz 17-latków, Polska, reszta świata, dokładnie. I polski zawodnik mija 11 piłkarzy niesamowitym dryblingiem i strzela. I później oglądasz tę wymianę pokoleniową w tej postaci, która jest w pierwszej drużynie. Piotr Majak nam przejął 12. Ziko, czy możecie się odnieść do oświadczenia Kowala na X? Jeśli chodzi o oświadczenie Kowala, że nie zamierza odejść ani z kanału sportowego, ani z Weszło, bo to jest chyba ostatnie oświadczenie Kowala, no to co? To chyba do czego mamy się odnieść? No dokładnie. W porządku. Kowal będzie pracował w kanale sportowym w Weszło, więc... Kowal jest bardzo sympatyczny. Robotny. Tak będzie po prostu, więc tyle możemy się odnieść. Gościem. Zresztą... Nie wiem, Piotrze, doprecyzuj ewentualnie o co chcesz, bo to nie ma czego skomentować. Wpadłem na pomysł, co może zamiast orlików. No. My jesteśmy dobrzy, przynajmniej byliśmy, z tego co pamiętam, w Eurowizję dziecięcą. O. Zamiast orlików powinniśmy budować sceny z mikrofonami, oświetleniem i tak dalej. Ale nie lubię, kiedy się ze sobą kłócimy, bo jesteśmy kolegami. Ale muszę się z tą pokłócić, bo Stanisław miał pracę domową z muzyki. Miał się nauczyć piosenki. W sobotę o 8:15 obudził mnie rumor, bo trudno nazwać ten dźwięk inaczej, cymbałków. Obudził się też Antek. Antek ma bębenek. I budził mnie już rumor nie tylko cymbałków, tylko jeszcze bęba. Pam, pam, pam.
I dlatego uważam, że złym pomysłem jest robienie cokolwiek w kierunku muzyki. Ale widzisz, jakby mieli zamiast Orlika scenę, to nie waliliby ci w domu, ale tylko poszli na dwór i na profesjonalnej i scenie. Wszystkim w bloku, wszyscy w bloku, bo się wstali, nie tylko ty. Ale za młodzi są, żeby wyjść samemu. To już nie moja wina, że pierwszy etap się szkolenia, może ten następny etap, ten w gimnazjach, znaczy nie ma już gimnazjum, w liceach, to okej. Okay. Ale ten pierwszy etap, żeby coś cichego robili, nie wiem, origami na przykład, coś. Ale nigdy nie do origami. Spacer farmera jest bardzo cichą dyscypliną. No, tak. Ja wciąż jestem za tym, że tak, dziecięce Eurowizje jak najbardziej, powinniśmy je zmonopolizować i wystawiać województwa również. Tak, tak. Absolutnie. I uczynić z tego żużel, ale myślę, że tak. Myślę, że ale tradycje, nie, ale zobacz. Te tradycje strongmanów oramy zostać... Orliki. Pół Orlika spacer farmera strongmanowe rzeczy. Tak. Drugie pół scena z nagłośnieniem i mikrofonami, a dookoła tor do żużla. A skoki? No skoki nad tym wszystkim, bo to są nad duże... tym wszystkim górują. Skoki tak? Se poradzą. No właśnie, poważnie. Mało talentów jest. Ludzie się nie garną do skoków. Jaj. Nie, to bardzo niedobrze, że się nie garną. Piotrek Majak doprecyzował, że chodzi o samą konstrukcję oświadczenia, która jest wspaniała i inwokację, że no kowal lubi rozpierduchy. No tak, to trzeba powiedzieć. Piękna. Wojtek jest tym specjalistą. Zresztą już wcześniej zajawialiśmy, że jeśli ktoś uważa tweety Kowala momentami za nieprzemyślane, to jest to błąd, bo Kowal naprawdę dużo pracy przykłada do tego, by one brzmiały jak najlepiej. Więc się bardzo z tego cieszę, bo Kowalowi zawsze bardzo dopinguje. Tomasz Wenda. Kuba puści synów samych na dwór, jak osiągną wiek uprawniający do kandydowania na prezydenta. Nie jest to wykluczone. Natomiast chciałbym, żebyście pamiętali, gdzie ja mieszkam. Ja wypuściłem ich na kilkanaście minut i wrócili z całymi naręczami narkotyków, więc już do tego więcej nie mam. W koszuli Tomego Wersyjnego. Synu, skąd to masz, tato? I tak nie uwierzę. Od teraz będę sam dbał o siebie. Nie, tak to nie wygląda. Także to trzeba bardzo ostrożnie. Więc wolałbym, żeby silent disco, jeśli chodzi o muzykę. Ja rozumiem, że ten. W innych dzielnicach zapisuje się dzieci na zajęcia dodatkowe, na bałtach dzieci zapisuje się do gangu po prostu. Tak, wybierasz sobie od razu, się odpowiada. On ma takie predyspozycje do wymuszeń. Znaczy, nie za bardzo. Do liniarstwa mu nie idzie. On taki niezgrany. Zawsze ten człowiek się tam poruszy. Samochody, jak patrzyłem, jak kradnie, no to szkoda po prostu tego. Poszedł od razu na haracze, bo... On jest dobry w gadce. Przekręty takie skarbowe. To od dziecka zawsze lubił tu przesuwać te cyferki. To jest taki mój młody. No tak. W ogóle przerobienie Orlików na takie zakłady szkoleniowe dla młodych złodziejaszków to też jest jakieś rozwiązanie. Właściwie. Andrzej Skwarski zamiast Orlików kręgle lub palant. Też mi się wydaje, że to są bardzo fajne. Ale właśnie, a my zobacz, bo mamy ostatnio chyba taki trochę wzrost w darta. Jakbyśmy zamiast Orlików darta, to dart polski mógłby tak ten i od razu przy Orliku musiał być fryzjer, który tym darterom robi, tym dzieciom fryzurę, bo dobry darter musi mieć dobrą fryzurę. Więc i dobrą koszulę kurtką, tak, z krótkim rękawem. Więc od razu zielone włosy i rokeza robią. I od razu pseudonim, a to akurat tak, łatwo. No. Nie możesz się tam wykpić, że jesteś siwy. No nie. Siwiak jest porządne. Tak. Albo jeszcze ewentualnie możemy w miejscach Orlików, oczywiście na połówce, bo połowę już mam rozdzieloną, tory do Formuły 1. Tory pełnoprawne, nie tak, że takie go-karty, coś tam, nie, tory do Formuły 1. Tory do Formuły 1 w każdej gminie. W każdej gminie tor do Formuły 1, wiadomo, że Polska zorganizuje wszystko, bardzo dużo torów do Formuły 1. No i się wpisze do grafiku tam rocznego, że okej, tutaj jest Grand Prix Dubaju, Grand Prix Brazylia, Grand Prix Sochaczewa, tak. Grand Prix Białej Podlaskiej, Grand Prix Gielniowa, Kłodzka. Grand Prix Kłodzka i później jest właśnie bardzo dużo tak. Grand Prix w Polsce. Kwiatu, tatuaże, tak jest. Tatuaże? Tak, salon tatuażów na każdym Orliku. Tribal, ale tylko tribale. Tak jest, nie ma możliwości. Co? Jaki kwiatek masz? Ja tu ci jebnę tribal, proszę, masz sobie na bicepsie czy z drugiej strony? To było dobre. Witek pyta, czy dokończyłem już czytać skład wyspoczy. Tak, dokończyłem wyspoczy. Właśnie, co tam jeszcze za mecze są dzisiaj? Może coś ciekawego jest grane, a nie tylko... Nie, ciekawsze są Orliki. Tak, Mołdawianie. Nie, widzę, że... Teraz to już mi w ogóle internet też wysiadł. Jest kiepsko z internetem.
Czy jest coś równie kompromitującego jak nasz wynik? Otóż nie. Chociaż Turcja nie wygrywa z Łotwą do przerwy. No, ciekawe jest to, że nie wiem, czy teraz przeczytałeś komentarz, a czytałeś swój, tak? A który? Czy jest coś bardziej kompromitującego niż nasz wynik? To był mój komentarz. Zastanawiam się, czy to był twój komentarz dotyczący tego meczu, czy jakaś zagubiona wypowiedź Zbigniewa Stonogi z tamtego słynnego wieczoru. Prawda. Ja sprawdzę, czy jakieś wypowiedzi stamtąd nadają się. Zbigniew Stonoga monolog. O, Rafał Niedźwiecki. Milika postawić na obronę. Będzie przeszkadzał. Dwa problemy w kadrze rozwiązane. Rada za free. No, jakby był selekcjoner poważny, to by tak zrobił. A tutaj to nie. Tutaj to jest jak jest. Kurde, Bele, no. Strasznie mnie martwi to, jak wygląda reprezentacja Polski. No, dlaczego? Dlaczego się spodziewałeś? To oznacza, że będziemy grać w barażu. Wolałem uniknąć gry w barażu, bo to jest zawsze moment nadziei, że dobra, to co złe było kiedyś. Teraz mamy przed sobą barasz, nowe nadzieje, nowy świat. Kurde, nowe rzeczy. Jakbyśmy na przykład na Łotwę trafili w barażu, to by był dramat. Ja bym nie wychodził. Albo jak na kogokolwiek. No. Na kogokolwiek. Na drużynę piłkarską. Trudny rywal, bardzo. No. Dobra, zerknę jeszcze raz na czat. Korty do Szachao. No, korty do Szachao są potrzebne, ale to jednak pamiętajmy, że potrzeba, no tak, na golfowe pola bardzo dużo przestrzeni. No. Więc myślę, że trzeba by rozbudować. Znaczy, trzeba by całe miasta ścisnąć na Orliku, a resztę tor do Szachao. Tak. Tam zorganizować miasto. Jeśli chodzi o słynny monolog Zbigniewa Stonogi, to jedyne, co mi się udało, to myślę, że Michał Probierz mógłby tak powiedzieć. Jeśli tyle dla was znaczy, ludzie, takie zaangażowanie jak moje, gdzie ja postawiłem moją rodzinę, moje życie prywatne, biznes, wszystko inne i dla was tyle znaczyło, to 0-1 z Mołdawią, to was się powinno, ja tam nie powiem, co patrzę z wami zrobić. No, od grudnia. Kanie, rachonie, kędziory, kwiory. Odbierać wam smak życia. Chciałem wam powiedzieć, że Michała Probierza zbezczeszczono. No. Ten człowiek ma kilkanaście lat udanej kariery piłkarskiej. No. O, ale mamy zmiany na defensywnym pomocniku, czyli... Slisz Zadziczka. No, tak, czyli wybronimy. 0-1 to jest wynik, który nam daje... No. Ale odświeżyłem sobie w tym monologu, że ja go zapomniałem dosyć i tam jest bardzo dużo wulgaryzmów, dość długo, a w pewnym momencie, a wam kochani, którzyście głosowali na mnie, którzyście wspomagali mnie, dziękuję, bo ta garstka Polaków, garstka. A tam jest... Dzisiaj to jest, wyłącz ten telefon, bo ci go wyłączam. Nagle w tym pięknym fragmencie radości, docenienia jest to. Tam jest ten jakiś fragment do karta kredytowych. Tam cały wasz majątek, co to też problem, powinien powiedzieć, do piłkarzy. Dobra, poszukam. No. O, rozpoczęła się w tym czasie, w tak zwanym międzyczasie, druga połowa meczu. Polska nadal przegrywa z Mołdawią, a więc niestety nie udało się w przerwie przekonać sędziego, żeby przyznał nam dodatkowe punkty za pochodzenie, ani nie udało się dodatkowych punktów za inne rodzaje dyskryminacji. Tak, jest to, Julku, więc Probierz do piłkarzy. Wasze jakieś karty kredytowe, to jest wasz majestat, wasza godność, wasza robota. No nie w korporacji, na boisku i karta z debetem. To wy, piłkarze, tak, reprezentant. Dokładnie. Nie warto było, nie warto było robić nic. Szkoda się. Takie wyrwane z kontekstu, out of context, ale pasuje zawsze. Nie warto było robić nic. Nie warto było. Frankowski z wylokowaniem w polu karnym i żółtą kartką. No super się zaczyna. Ja pierdykam. No. Czy ten chłop jest nienormalny? Co się stało? No, walnął takiego nura w polu karnym, że dostał żółtą kartkę. Frankowski? Tak. Na dzień dobry? Na symulkę. Drugiej połowy? Tak. W czasach VAR-u? No. Frankowski. W ten sposób będziemy odrabiać wynik ten meczu. Ale, Nurasem ale stary, ten Nuras to był naprawdę taki przepotężny nur. To nie było tam. To był Nuras nurów po prostu. Jak większy wstyd jeszcze wywołać w Polakach tym meczem? To jest chyba taki konkurs, naprawdę. Tak. To jest jakieś euro... No coś, no format Eurowizji, tylko jak najbardziej skompromitować po prostu nawet. Ja pierdykam. Pamiętaj, że Kraciun jest bez gola cały czas. A to wcale nie musi tak się utrzymać do wyników z Exit Poll. Była ankieta. Mateusz, która szkoda najbliższa? Wyniki uszereguję od tych, które zdobyły najmniej głosów. Jaka szkoda? 9%, szkoda oczu 15%, szkoda czasu i atłasu 18% i 56% zdecydowane zwycięstwo. Szkoda
strzępić ryja. Tak jest. No trochę szkoda. O! Ajajajajaj. Będziemy żebrać tu o karnego? Nie. Jednak zachowaliśmy tę ostatnią resztkę godności, nie żebrzemy o karnego w tej sytuacji. Wiecie co? Jednak chyba nie będzie tam... chyba wiem, co powstanie na tych byłych orlikach. Paczkomaty i stacje benzynowe. Tak. O, przykro mi, tak będzie. Chociaż tak. Nie wiem, bo możliwe, że wizjonera zdejmą ze stanowiska. Nie wiem, czy Orlen będzie tak potężny. Jak... Samoobsługowy ma być? Znaczy nie, no chodzi mi o to, że jeśli zmienią się władze. Rządy, władze, to może się też Daniel Obajtek zmienić. Nie wiem, kto będzie nowym Danielem Obajtkiem na stanowisku Daniela Obajtka, ale to nie może już być tak, że Orlen rzuci ręcznik. Odda pole Żabkom i Biedronkom. O kurde. O. Jak odda pole Żabkom Biedronkom Orlen, jak się podda w tym wyścigu zbrojeń, no to nie wiem jak to będzie wyglądało. Tarczyński czarnym koniem. To prawda. No i impost, pamiętaj. Imposta, impost to potęga, tak. Ale może wyjść z cienia. I z dekosu. Od jutra paliwo po 12 zł. No tak, możliwe. Tyle dla was znaczy, tak wyjdzie Obajtek i powie. Jeśli tyle dla was znaczy, te 6 zł przez... Te burgery Arizona. Całe wakacje, Arizony wam dawałem za 14-taka. A wy i tyle, taki wynik wyborczy. A dobry byłby taki rant. Słuchajcie, to ja trzymam, naprawdę. Rozlewam po dystrybutorach tą lepszą za 5,99. A wy co? No tak. Nie chciało się. Posłuchałbym takiej przemowy. Natomiast jeśli chodzi o sytuację na murawie, Polacy atakują. Ale ciśniemy, gnieciemy. Niemal całą drużyną jesteśmy na połowie Mołdawii i czekamy na tę jedną decydującą kontrę Mołdawii, która podwyższy na 2-0. Która ostatecznie ten... Czyżby Milik właśnie strzelił, ale w złą stronę? Sfaulował też Rywala przy tym, także pamiętajmy, że tutaj w mistrzostwach bezradności zajął pierwsze dwa miejsca. Spodobałem się tak, że Przemek Frankowski, poważny zawodnik z Ligi Francuskiej, już w tym momencie Liga Mistrzów. Naprawdę jest tam ceniony, doceniany. I wiesz, jak śledzisz te newsy o Przemku Frankowskim, mówisz, kurde, fajnie, no mamy tu Przemek Kozaka. I on przyjeżdża i robi nura, tak? Ordynarnego, jakiegoś rodem z 83 roku. No kurczę, jest ciężko, bo tutaj dobra przybitka z Milika. Milika? O, Lewandowski znowu. Na pustą. Ja nie wiem, on tylko w Bayernie strzela za marki. A w Polsce za złotówki to już musi nie. Kurde, Mołdawia na naszej połowie. To zawsze zły omen. Przypominam, że ostatnie 3 wypady Mołdawii na naszą połowę zakończyły 3 golami i 6 punktami dla... A ktoś tam grzeje? Buksa? Buksa, tak. Mam nadzieję tylko, że nie za Milika, bo Milik dochodzi do sytuacji strzelskiej. To ważne w życiu napastnika. O Jezus. O proszę, Piotrula już na swojej połowie rozgrywał. I trochę, nie ma sensu. No nie za dobry ten dorzut był. Piotrka. No, taki. Dobra, jadziem. To są nasi zawodnicy z naszej ekstraklasy, polskiej. Tak. Nie jakiejś zagranicznej. No, Grzesia Tomasiewicza brakuje w tej drużynie. Ale zdecydowanie. Nie ma kto tego poukładać w środku pola. No, ale na przebój. Poszukaj karnego. Chociaż nie ma Lewandowskiego, to może lepiej nie szukać karnego. Pchany. Nie ma nic. Nie, znaczy, biorąc pod uwagę, jak się ten mecz toczy, to rzeczywiście nawet rzut karny dla nas byłby jakimś powodem do głębokiej kompromitacji. Tak. To byłby samobój z karnego. Wycofanie z karnego do Szczęsnego, złe przyjęcie Szczęsnego i bramkę. Wiesz, co by było? Strzeliłby w jakiś stópek albo poprzeczkę i poszłoby kontra na 2-0. Tak, by się skończyło na 100%. Taki lob byłby z własnej połowy nad Szczęsnym, bo Szczęsny by wyszedł obejrzeć karnego. No tak, dokładnie. Furtek. Kto w roli antybierza w ramach tradycyjnej sinusoidy selekcjonerskiej? Probierz zdaje się, że Miglans. Ładnie, zadbany, Guardiola. Tak. Trochę teraz Guardiola, trochę Statham. Ktoś taki morale musi odświeżyć. No, idzie. Może ten gość, co jest zawsze w tle, ma taki luksusowy samochód, on by to wziął i trzeba tych 17-latków dać. Wirolowy tata, tak jest. Oni dobrze grają. Ja patrzę na 18, jak zagrali. Dobrze zagrali bardzo, a ci zagrali źle, więc tych wyrzucimy, a damy tych, co zagrali dobrze. Mamy tych trenerów, ludzi, którzy się znają. Nie, bo tak pokazał sędzia. Ale żeśmy ich oszukali, dobre to było. Kurde. To jest jak wygrać. Właściwie co? Moralnie ten mecz wygraliśmy, żeśmy ich tak oszukali z tego różnego. Ale dośrodkowanie. Ale nie, patrz co się dzieje. Pyk, pach. Pewne przyjęcie piłki, ale to było dobre. Jednak na kontrę. No przepięknie. Kontrolował wszystko w tej akcji. Tak jest. Ale gnieciemy, zobacz. Przemek, nie, tylko nie wywracaj się. Daleko do pola, bardzo ma daleko. Ale przepuszcza. No!
Jest! Świder! I do morwy! Karol Świderski od samego początku. O, no. Przybiegł do trenera, probierza? Tak, tak. Trenerze, to dla trenera. A, tak. Z Mołdawią, puk! Niech ten trener tym wytapetuje w sypialnię. Moim golem na jeden do jednego. Świder to jest Świder jednak. Ja ładnie, ładnie to zrobił. W ogóle ładnie to... okiwał. Ale tak. Co Milik ściągnął obrońcę no, tutaj. Wszyscy pobiegli za Świderski. Mówię, Karol Świderski tutaj buduje. Patrz, zobacz. Ale patrz, zrobię, sprytnie no. Przepuścił mi. Ale Milik przepuścił sprytnie. O kurde. Nie no, panowie. Ironia ironią, ale mi nikt no nikt nie będzie o tym pamiętał, no, Kuba. Pięknie zrobił. Milik jest pierwszy do zmiany, zaraz dokładnie, skończy. Dokładnie. Tam już Bóg się grzeje. Fenomenalnie to zrobił Arkadiuszo. Arek ostatnio czerwoną kartkę wywalczył. Aha. I co i mówi, że był najgorszy na boisku. Ojej. No panowie, teraz już trzeba szybciej grać, bo zaraz Milik zejdzie. No. Wtedy tracę zainteresowanie tym meczem. Musicie panowie przyspieszyć, póki jeszcze jest na murawie. Świderski aktualnie ma tyle bramek w eliminacjach, co Milik przez ostatnie 3 lata. W reprezentacji. Kurde, Milik ładnie zrobił. No, naprawdę, ładnie, ładnie zrobił, ładnie Kuba. No, a jak ładnie podskoczył, że jeszcze tak ściągnął na siebie. Ale on chciał przyjąć. Możliwe, nie wykluczam tego. Nie wykluczam tego. Możliwe też, że chciał strzelać. O, spieszymy się. Tak, poczuliśmy jest. Krew teraz. Tak jest. Ale zobaczcie, od czego się zaczęło. Jak ich żeśmy oszukali przy rzucie rożnym. No tak, dokładnie. Oni tak byli skołowani już po tym. O Boże, święty. No. Ale grają, ale grają. Miał kup tu siedem, a kup tu inny. Nie wiem, co mam zrobić. Ale to jest piłeczka. No masz rację, pokazaliśmy taki światowy słuchaj, futbol. Myślę, że... Nie potrafię się odnaleźć. Od tej pory chodzą jak zamuleni, jak za mgłą. Słuchaj, jako aspirujący trener powinieneś to wprowadzić do swojego zespołu. Tak. Trenujcie to wcześniej, żebyś, wiesz... Na meczu nie wyszło, że bez treningu, to na pewno byście coś popieprzyli. Ale jakbyście tydzień mocno, to zagranie ten, to... Problem jest taki, że nigdy nie ma czasu na trenowanie stałych fragmentów. Aha. Zawsze, kurczę, my moglibyśmy jeszcze zrobić stałe fragmenty, ale wiecie, jest już 20. Każdy jutro idzie do roboty. Tak? No, dzisiaj może nie, może spróbujemy w przyszłym tygodniu. I tak to się toczy w niższych ligach zazwyczaj. Więc 55. minuta, Polska... 1-1 remisuje z Mołdawią, jak no. Na razie. Przeważa w drugiej połowie, trzeba powiedzieć wprost. Tak, no, ruszyli na nich jak na... Ale ty... Nie, to było dobre, kurde, ładne. Aj, ale się potknął. Czy to był Arek? Czy jest coś bardziej naszego? No, niż... no. O, ale ładnie, ale ładnie. Ale się potknął. Ojej, ojej, ojej. Tak to wyglądało. Mniej więcej. Jesteście zainteresowani sytuacją w tabeli? No, teraz to już... Czatem. Chyba... Czatem, dobrze. Kroatia przegrywa z Walią, niedobrze. Chris, Świderek jest tym, kim zawsze chciał być Milik. Adam Konopka. Milik w 1.10 jakby się przedstawiał, to już by stał w cieniu. Mogłoby tak być. Łukasz S. Milik po prostu nie trafił, nie to, że przepuścił. Nie jest to wykluczone. Jakub Orłowski, Milik wystarczy, że nie dotyka piłki. No, taka jest prawda. Taka jest prawda, niestety. Taka kariera, taki piłkarz. Pamiętajmy, kiedyś Polska żyła meczami Andrzeja Niedziela na Wimegen. Tu mówimy o zawodniku, który grał w Ajaxie, który gra w Napoli, Juventus i stał się memem. No. Po prostu kariera piłkarskiego mema w reprezentacji. Arek Milik, a naprawdę dużo osiągnął. No, nie da się ukryć. Nie dbałem. O, tu, na Świdra. No... No ciśniemy w tej drugiej połowie, nie wiem co mi tam... Szanse na remis rosną. Tak. No oczywiście, o ile nie pójdzie zaraz jakaś kontra, bo to najgorzej jak wiesz, tylko uwierzyli w siebie, to podejdą wysoko, bo to każdy chce strzelić bramkę teraz. Mhm. I kontra wiesz, to aż się prosi. Także... Znaczy, śmieją się z Milika bardzo. Ciekaw jestem dlaczego. Bardzo smutno teraz. Śmieją się wszyscy z Arkadiusza. Nie, Arkadiuszu musi strzelić na 2-1. Tak zostało zapisane w gwiazdach. A Milik jedną z nich jest gwiazdą na pewno. No. Reprezentacyjny Arek Milik to jest postać z Kapitana Bomby. Tak. Niestety. To duży problem. Dla całej reprezentacji, biorąc pod uwagę, że zagrał w niej jakiś pierdelion meczy. Z drugiej strony, ta polska reprezentacja to trochę wygląda jak RKS Chówdu. No. Powiedzmy sobie szczerze. Zwłaszcza ta z ostatnich miesięcy. A mamy jeszcze 33 minuty nadziei. Jeszcze ich nie skreślajmy. Jeszcze cały czas jesteśmy w grze o euro. Wystarczy jedynie strzelić gola i nie stracić. I zwyciężyć z Mołdawią, a następnie zwyciężyć z Czechami, co będzie pewnie trochę trudniejsze.
Chociaż nie ma rzeczy łatwych dla tej reprezentacji. No właśnie, bo to... Ale Kiziorek tutaj z pierwszej piłki idealnie, ale Mołdawianin niestety nie ruszył się z miejsca. Liczyłem bardzo, że odsunie się, kiedy zagrał piłkę Kiziora. Właśnie w to miejsce. A, No ta wrzutka nie taka, jak miała być. Miała być inna. Ale powiem szczerze, że jeżeli strzelamy bramki, jak Milik nie dotyka, to jest takie miejsce najlepsze na boisku, żeby nie dotykać piłki, to jest ławka rezerwowych, bo wtedy na pewno nie dotkniesz piłki. Widziałeś, jak Arkadiusz już rozprowadził akcję? Kurde bele. Ale rzut roczny. Ale Arkadiusz już rozprowadziła akcję. Nie, no jest dobrze, jest dobrze. Bo tego jest Arek. Przepuszczać piłki i rozprowadzać akcję. Dokładnie. Właśnie tego oczekuję od napastnika. Tak gra nowoczesny napastnik. Powiem tak. Stare czasy rzeczywiście, ta lata tam 90, 2000, Ronaldo. Żardel. Po prostu Kluivert. Chodzili i strzelali bramki, no nie? Ale to jest stara gra. Piłka nożna poszła do przodu. Nowoczesny napastnik musi robić inne zadania niż strzelanie bramek. Ja to widzę, jak wszyscy skauci Rakowa Częstochowa mają Milika na samym szczycie, jak ale... Kiedy będzie chciał w końcu. Ale zero goli. Ale to jest krak. No. I tak jeszcze trochę go masy mięśniowej mu zrobimy i będzie idealny dla nas napastnik. Wysoki, bez bramek. Jak on te auty potrafi wywalczyć w trzeciej tercji. To jest Marek Papszun nie za bardzo chciał tę kadrę, ale jak się dowiedział, że mogę powołać Milika, naprawdę? O kurde! Mogę grać napastnikiem, który nie strzela goli i nie zostać skrytykowany przez opinię publiczną? Doskonale. Biorę. Doskonale. Robota marzeń. JCK 10, większy zjazd, kadra, klub, Milik czy Warzycha? Nie, chyba Warzycha bezkonkurencyjny, bo on czynił cuda w Panach Najkościach. Warzycha nic nie zrobił. Jakby, no nic. A Milik miał jednak dobry moment za nawałki. Miał dobry moment za nawałki, miał to Euro, był współuczestnikiem Euro. Strzelił gola Irlandii Północnej, jeśli się nie mylę. Był blisko też gola z Niemcami, ale tam Mila... Zabrał w ostatniej chwili. Mila z dubletem. Zablokował strzał Arka Milika, powiedział mu spokojnie, kolego, i sam strzelił. Słuchaj, chodzi bramkarz Pogoni. Właśnie, Koja Karol. Robi się niebezpiecznie, bo mają już na boisku 10 zawodników, którzy nie są bramkarzami. A tak to mieli tylko 9 zawodników, którzy nie są bramkarzami, także... Była też chyba zmiana u nas, ale nie widziałem. Nie, no tylko był Liczek. Stał tam ktoś od nas przy niej. Tak? Tak, stał przy niej, ale nie wiem. Znowu był pokazany trener Mołdawian i naprawdę tak z rozpaczonego człowieka nie widziałem jeszcze. Jest nieprawdopodobne. Jestem prawie pewny, że on naprawdę ma podczas Mistrzostw Europy urlop zaplanowany. Naprawdę, kurde, ja powiem, że on powiem Agacie, Agata w domu czeka z biletami. No. Kurde, no. Powiedzieli w biurze, że nie oddadzą zaliczki. Zawsze marzyłem, żeby pojechać do Turcji. I tak siedzi właśnie. I tak rozmyśla, co tu zrobić. Co tu zrobić. A możemy wpuścić bramkarza Pogoni. No, Andrus, ale już to zrobiłem. Andrus, sprawdźcie, jak jest remisa solkarne. Bo ja nie zakładałem remisu z Polakami, zaczyna śmierdzieć. Weź sprawdź, bo później wstydu nie było, jak zejdziemy. Tak, tak może być. Krzysztof Warzycha strzelił z Mołdawią. 9-6 za Piechniczkę. Tak. Tomek Escape pisze. Strzelił 1-0. Pierwszy gol. Grali Piechniczkę, grali chyba rok wtedy. Pamiętam, pierwsza wygrana w każdym razie, bo nie, wcześniej grali też z Anglią. Ale pograli, ale kurde, świetne, piękne to było. No i tylko finalizacja. Kto to nożycami próbował? Frankowski. Ale to było ciekawe rozwiązanie. Ale widziałeś, Kuba, jak wcześniej Milik przepuścił piłkę. Uwiązał 4 obrońców przy sobie. Kurde, dobre to było. To było dobre. Szkoda, że Frankowski nie strzelił co prawda gola, ale tak pięknie się złożył do tego strzału, że wystarcza mi to. Nam to wystarczy, naprawdę. Co prawda nie trafił nawet w piłkę, bo to nawet nie chodzi o to, że strzelił niecelnie. Ale ładnie się przewrócił, no to rzeczywiście. Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli prawo żądać od Polski czegoś więcej niż całkiem ładnie złożył się do strzału, choć nie trafił w piłkę. No, to już jest dużo. Jakby to były zapasy, to na pewno by dostał wysokie oceny od sędziów. Jakieś punkty. Kurde, obejrzałem sobie powtórkę tego zagrania, bo to było naprawdę ładne, co zrobili Polacy. Cała akcja. Chyba cały czas piłka w grze była, ale zaraz pewnie będzie szansa zobaczyć. Przede wszystkim w tej akcji pamiętajmy, że kamery też będą zwracać uwagę na to, jak Milik przepuścił piłkę. Także nie wiem, czy nożyce się złapią do tej powtórki. Właśnie, bo to po kamerach... Przepuścił to jest takie banalne, tak jakby każdy mógł to zrobić.
Związał obrońców. Związał obrońców. Związał obrońców. Związał ale, też to, ale też ta inteligencja, przy, że on się nie pchał po tą piłkę. Tak? Ojej. Ojej. Dobrze, że źle przyjął, bo... Ojej! No bo Dawia też ma swoje szanse. Co prawda pierwsze 15 minut drugiej połowy im nie wyszło, ale, ale tu już odzyskują. No bo to już, wiesz, zdjęli bramkarza drugiego, no to... To, to mogło ten... Ha, dobra, dość tych forów dla Polaków. No, teraz już tak. Gramy 11, bo naprawdę. Trochę za bardzo się, za bardzo się rozbrykali. Strzeli nam gola, próbowali nam walnąć nożycami. Trzeba wpuścić 11 zawodnika z pola. No, ładnie gramy w tej połowie. Nawet takie te klepeczki ładne. A, tak, na jeden kontakt. Nie. Wiąż, ojej, za mury. Typowa piłka probierza w Krakowi. Od razu się kojarzy. No, Arkadiuszo pokazał, no foul. I sędzia powiedział, tak, Arkadiuszo, masz rację, to nie był foul. Komu innemu mógł wizną, ale ty, Arek, już swoje wycierpiałeś. No tam... No gdzie? No jak to tam to był no foul, to tutaj też chyba no foul. Ja myślę, że... Ale Frankowski chyba nie ma najlepszego meczu. Znaczy, Frankowski teraz już nawet jak sfauluje, to sędzia tego nie gwinie. No. Było tak. To sędziowie się obrażają. Padłem w polu karnym. Nożyce, kiedy no, mogła być bramka, tak mi się wydaje. O, schodzimy. Jednak walkowe. Tak, nie ma sensu. Dobra, słuchajcie, już wszystko jest jasne. Jesteście bardzo słabi, więc może wyjdzie. Marek. Nie, to no cichutko. Tak. No. Parzak był łuska pijak. No. Słuchajcie, ja dobrze wiem, jak to jest trafić w kogoś. Tak, mój wiem, Boże, piłkę, Arek. 2016. Pamiętam jak dziś. To inaczej noga mi się ułożyła, jak trafiłem. Teraz nie trafiłem. Mój Boże. Ale to była super akcja. No. Ale patrz, no powinien strzelić to Frankowski. No powinien, ale nie strzelił. A może nie wiem, za wysoka była ta piłka? Nie no, łepetynę dokłada i jest gol, nie? Arek tak. No, tak. Nie, no, tak mi się wydaje, że normalnie, tak z baniaka, tak jak... Ale no to tak nieładnie, no to po jakby była burda, nie? Fu. Nie, bez kitu. Normalnie dokłada baniaka tak jak podczas burdy pod karczmą i jest gol. Tak mi się wydaje. Przemek z Jagiellonii to by tak zrobił, Kuba, ale teraz to jest Przemas z Ligen. On już wiesz, tak. Ja gram w Lidze Mistrzów, to ja tu gram nożycami. Się naoglądał tych Mbappów i tak dalej. Tak jest. I tak to wygląda. Tak to wygląda potem. Powinniśmy wygrać z tą Mołdawią, tak mi się wydaje, patrząc na to, jak oni się dosyć desperują. Widzę, że komuś wchodzi nadzieja. Nadzieja, już. Tak. Zaraz, Kuba, zostaniesz surowo skarcony. Świetne podanie w aut teraz. Tak. Widziałeś to, Kuba? Nie, patrzyłem. Coś pięknego. Widziałeś, kto to zrobił? A nie Kiwior czasem? Nie wiem, ale to było naprawdę piękne. Jeśli Kiwior, to rzeczywiście potwierdza się, że no, dobrze grający piłką obrońca to jednak jest na wagę złota, prawda? Bronić? Okej, okay, no to może kiedyś tak. Teraz dobrze grać piłką. Rozprowadzać te piłki prosto w aut. Tak jest. Dominik Sembin. Futbolowi bogowie mówią o Krakunie Szczuba w 93. No, tak. Nie jest to wykluczone. A nie Szczuba, tylko z główki. Może tak być. Przecież takie jak oni, co jak co, ale stałe fragmenty gry, tak jak w puszczy trenują, to na pewno zaprocentuje w tym meczu. W lidze nie, ale w tym meczu... Ja też tak to widzę. Kraczun strzela, piłka odbija się w ostatniej chwili... Od Bednarka. Później odbija się od dziko wyrosłego paczkomatu opodal bramki Polaków i wpada do siatki. Może tak się zdarzyć, niestety. Ale nie ma w przepisach o tych paczkomatach, że nie mogą dziko wyrastać na murawie Stadionu Narodowego. No to wiesz, to naturalnie dyskutujesz. Swoją drogą bardzo zazdroszczę tym wszystkim ludziom na stadionie. Tak? Czego? No, prawda. Jest tak cieplutko, fajna muszą pogoda. Mieć mnóstwo pieniędzy, bo część z nich poświęcili na zakup biletu na to widowisko. I temperatura jest jakieś takie dobre 5 stopni. Przyjemnie dzisiaj było, bardzo było na dworze. Myślę, że bardzo, bardzo fajnie. Rzeźko, mogłoby jeszcze padać. Jakby no tak, właśnie. Na przykład śnieg mógłby padać. Ale no jakby, słuchaj. No coś takiego brudzącego duszy ciało. Tak. Błoto, nie wiem. Tłuszcz. Smar. O tak, tłuszcz. Deszcz z tłuszczu na narodowy. Deszcz tłuszcz. Domknęłoby to widowisko. O, kałuża tłuszczu w niej zaczęła, a się oka robią. No. Troszkę jeszcze czuję, że ten mecz mógłby być lepszy, jakby padał deszcz z tłuszczu. Mołdawianie się tam, widzę, sami przewracają. Dołączyli do tego widowiska. No, są bardzo zmęczeni, pamiętaj. No. Ale Piotrula pomówił. Ale tutaj przerzucić chciał. No prawie. Można było mocno. Nożyce we własnym kolejne polu karnym. Dobrze. Sam. Tak, no tak. Kolego, już wszyscy twoi zawodnicy są z tyłu. No. Więc...
Pan, jeszcze miał szansę. Był blisko. Stuprocentowa sytuacja w zasadzie. Stopisali strzał. Kurde, no powiem wam, że Mołdawia wydaje się być zadowolona z remisu. Nie wiem, dlaczego. Nie rozumiem dlaczego. Mieli szansę na 3 punkty tutaj. Absolutnie. Znaczy wciąż mają. Tylko jeśli by odważnie zaatakowali. To bardzo się cofnęli. W pierwszej połowie było widać, że jak zagrali jakimś takim śladowym pressingiem, to nawet nie było tak, że Polacy mówili hola hola, tyle to my na ludzie sobie radzimy. No nie, no przecież kurde, no w pierwszej połowie to myśmy wychodzili z własnej połowy przez długie minuty. No. A teraz się bawią. Ajejejejej, dużo to nie brakło. Żeby piłka padła łupem najlepszego polskiego napastnika. Wszechczasów. Tak. Poza... Nie, właściwie nie ma. Nie, żadnych gwiazdek. Wilimowski? No. Może? Gdzie to? Może. Ale nie widziałem. Ale w powojennych to już nie ma konkurencji, nie? Nie widziałem go na żywo, bo akurat wtedy mieszkałem w Łodzi, a nie było mi po drodze do Hajduk. Zbyszek Boniek, można by ewentualnie dyskutować, ale później grał na sztoperze. No na for stoperze grał później z Boniek. A i tak strzelił więcej gol niż Glik. Mimo, że grał na stoperze. To tak było. Takie się robiło cuda, jak się było młodym. A lubię, jak Zbigniew Boniek po prostu wstaje rano, przeciąga się i myśli, jak tu dzisiaj poddynić Polskę. Albo środowisko piłkarskie, to i wrzuci coś. Specjalne. Może coś o procesach dzisiaj dam. Kurde, właściwie. Kontra Polaków. Dobra, piła do świetna. Za szybko, panie Piotrula. Tutaj była za duża przewaga, żeby tak się spieszyć. Ej, to jak się tym się wydaje, że modowanie to grałem w dziesiątkę już? Tak to nie, bo jeden tam został na naszej połowie, na tak zwanym desancie. Na sempa. No. Grajcie do mnie, chłopacy. Nie kryją mnie. Jak tu kopniesz, to tam będę. To tam będę. Donosi mi czat, że Chorwacja przegrywa 0-2. Po dwóch gorach. Garata Bale'a. No to znaczy, że Chorwaci chyba będą opcją do zmierzenia się w barażu. O Boże, nie. Nie róbmy sobie tego. Byłoby ekstra. No tak. Chorwacja spada w tym momencie na trzecie miejsce w grupie. Turcja, Walia bezpośrednio. Ale no to jak już... No, ktokolwiek by z tej trójki spadł. Turcja, Walia, Chorwacja. No przecież to jest... No wiesz, lepiej grać z Walią niż z Chorwacją. Chociaż... No tak. Szczerze? Nie, no wolałbym grać z Walią. Tak? Zawsze. No graliśmy już swego czasu z Widzę Narodów. Ja bym wolał grać z Chorwacją, bo jak dostaniesz trąbę od Chorwacji, no to... No tak, no ale to Chorwacja była. A Walia to by było na zasadzie i tak dostaniesz trąbę, a... No, ale Walia była w naszym zasięgu. No to można grać z nikim, bo to bym się nie bał. Pamiętaj, jak trafimy na Chorwację, to już przed meczem będziesz wiedział, że jest po jabłkach. A trafimy na Walię, to ci się włączy najgorsza rzecz, czyli jakaś tam nadzieja. No dobra. Kupie, my mamy 1-1 w 70 minucie z Mołdawią u siebie. Ale o czym ty rozmawiasz? Ale prowadzimy grę. A, okej. Okay. I mamy większe posiadanie piłki, to fakt. Teraz i mamy niecelne nożycze Frankowskiego. No to... I ładnie Milik przepuścił 2 razy piłkę. Tak. No, Milik pracuje dla zespołu, zdecydowanie. A, faul, jak faul. 20 minut zostało jeszcze nam tylko. A za tymi minutami ściana naszych pragnień. Ale prawdopodobnie Mołdawia nas nie wyprzedzi w tabeli, jeśli utrzymamy. Kurde. To dobrze. Nie, no to jest dużo. Chociaż nie, bo Mołdawii chyba zostało jeszcze wyspowcze. To muszę sprawdzić. Niestety. O, jest trzech. Ciekawe, czy zostanie na boisku Arek Milik. Zachodzi Szymański, słaby mecz. Bardzo słaby nawet. Ale ten Szymański... Jest Marchwiński, on dobrze. Teraz pojedzie do tego Fenerbahce i strzeli 15 bramek. Szymański gigantyczne rozczarowanie w tym meczu. Przyjeżdża, robi w tym Fenerbahce jakieś niesamowite rzeczy. Ostatnio... O nie! Mam nadzieję, że tylko przyszedł po wskazówki. Tak. Milik, chodź, bo tobie powiem jako najważniejszemu w drużynie, co masz robić. Słodzi Arkadiuszu. Legły marzenia o awansie na cokolwiek. Kiedyś w kreskówkach było tak, że był taki długi kij ze sceny ściągali kij. Znaczy umówmy się. Prawda jest taka, że wpuszczenie w pierwszym składzie Milika, no to nie jest profesjonalne trenowanie zespołu. No. Ludzie słuchali. W ogóle. Kamiński za Wszołka, za Milika Buksa oraz Marchwiński za Szymańskiego, więc wzmacniamy ten ofens świeżą porcją sił. Teraz to już Mołdawia może tylko się modlić o dowiezienie remisu do końca. Nie, Mołdawia ma przed sobą mecz z Albanią i z Czechami, więc z Wyspami Owczymi już zagrali dwukrotnie. No tak, ale Czechy mogą puchnąć, bo co? No nigdy nie wiadomo, co tam się wydarzy, ale wydaje mi się, że stawiam twardą tezę. Sądzę, że Mołdawia nie skończy grupy nad nami, co daje nam... Kurczę! Daje nam tylko uratowanie się przed nagłówkami. Mają Lewandowskiego, a są za Mołdawią w grupie. Ja muszę sprawdzić, jak sobie radzi Arkadiusz Mniej w reprezentacji polskiej.
Fantastycznie sobie radzi. Nie widziałeś meczu? No i jeden gol ma strzelony rocznie od jakichś 7 lat, a w zeszłym roku 0. Bo nam skrócili, bo nie było para, bo go nie wystawili. Arek Milik ma już 71 meczów w kadrze i 17 bramek. Z czego wszystkie strzelił 10 lat temu. Także... Nie no, Arek Milik w kadrze przez ostatnie naprawdę 7 lat to jest dramat. Arek Milik, Macedonia. Mecz w grudniu, taki ligowym składem. No. Arek Milik, gol strzelony Litwie. No, bramki w eliminacjach, nawałki, no to wiadomo. No tak. Milik miał wtedy 20 lat w ogóle, grać w młodzieżówce. Wtedy mnóstwo bramek, no ale też dwie na przykład Gibraltarowi. No ale tamtych eliminacji to nie ma co się czepiać, a później to rzeczywiście już straszliwy. Straszliwy żwir, bramka Finlandii, bramka Mołdawii, no ekstra, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. No, z Mołdawią jeszcze asysta do Lewandowskiego, nie zapomniałem. A. Ależ to jest. I dzisiaj kariera. Sprytne przepuszczenie do Świderskiego. To się liczy jako asysta. To tak. Takie rzeczy, często się tak wpisuje w takim skrótem, że są podawane liczby meczów i liczby bramek takiego piłkarza. Teraz od tego meczu podaje się liczbę meczów i liczbę przepuszczonych piłek, po których padł gol. Arek Milik ma właśnie A71 i już tam jedno przepuszczenie na gola. Warto docenić. Mhm. Nie no, fajnie. Wiemy już na kim budować przynajmniej z przodu. To już, przynajmniej Milik, to zgrupowanie dało nam odpowiedź na jedno pytanie. Ale Arek Milik zostanie wybitnym reprezentantem. Jak nie? Mhm. 71, pewnie to jest 72 mecz, co 28 nie dociągnie? No kurde. A to jest od setki wybitny reprezentant? Nie, no, ale w ogóle no 100 meczów to jest od cholery, no, tak? Tak. 100 meczów to Kazimierz Dejna chyba, tak? Że Włakow jak zrobił 100, no to był wtedy chyba właśnie... Chyba jak zrobił 100, to miał 100 meczów. O, to kurczę. No, to dużo, tak. No. Powiedzieć wam, jakie jest XG? No. 2,06 Polacy mają już. Z czego? Z 4 celnych strzałów i 15 łącznie. Niecelnych, tak? Nie, łącznie 11 niecelnych. Nie, sorry, 5 było niecelnych, 6 było zablokowanych. Natomiast Mołdawia naklepała całe 16 setnych XG. No. Ze swojego jednego celnego strzału, którym było uderzenie Nicolescu, niekrytego, niekrytego. To jakie było 16 expected goals, jak miał idealnie czystą sytuację? No widocznie jednak FlashScore nie postrzega tego jako idealne. No, te statystyki to są już też naprawdę... No siedzą tylko w tych laptopach. Dangerous Attacks też mam pewnie 70 na Mołdawie. 34 ma Dangerous Attacks. Natomiast... Ja bardzo chciałbym poznać, jak powstają Dangerous Attacks i co jest wliczane. Nie rozstrzyła completed passes. 89 podań rzekomo miała wymienić Mołdawia według statystyki. A w drugiej połowie ile? Jeszcze czekałem na swoje pierwsze celne podanie w drugiej połowie. Nie, 28 celnych podań. Nie, wydaje mi się, że nie są to do końca wiarygodne statystyki. Natomiast no, innych nie mam aktualnie pod ręką. Mam tylko... ja sprawdzę na skrzyni na SofaScore, jak tam Arka Milika. I czy jest tam takie duże jedno sprytne przepuszczenie? Nie mamy jeszcze angielskiej nazwy na ten temat, bo wiecie, do tej pory tylko Polacy notowali sprytne przepuszczenia. O, Arek Milik, według not algorytmu najgorszy. 6-1. Te algorytmy się totalnie nie sprawdzają w starciu z nowoczesnym futbolem. Goals? 0. Nie. Assists? 0. No a ta jedna taka prawie taka pół. No, niestety. Almost assist nie ma z tego wskaźnika. O, teraz marchewa, akcja Polaków. Dawaj marchewa, pokaż. Dobrze, ale prawie elastiko. Ja jednak wyszedł. Ja jednak grałem. Nie, grają, ale pewnie czekają, aż strzelimy gola, żeby można było... Tam jednak wyszło. 3 minuty temu wyszła piłka. Kurde, skąd tu jeszcze jeden Mołdawian? Myślałem, że to już był ten na desancie, ten ostatni. Wrócę do Arka na chwilę. Shots on target, 2. A, no to tak. I to... Big chances missed, 2. To nie była taka kalorana. Key passes, 0. Crosses. Tu! O, no to jeden ładny krok. Ale zero celnych. Akurat. Jedna wygrana główka, 5 strat, 1 faul, 2 razy sfaulowany, 1 odbiór, raz okiwał i raz okiwany. Słuchajcie, no jest na kim budować. Jest na kim budować. Czechom pozostaje jeszcze mecz z Mołdawią. Który może nam ocalić skórę, jeśli okaże się, że właśnie będzie nam brakowało
pogubienia punktów przez Czechów. Dzisiaj się nie udało. Wyspy Owcze nie zagrały dla nas jednak. No, to duże rozczarowanie. Bardzo duże. Ja czuję się tak oszukany, jak wtedy, co Szwedzi przegrali z Łotwą. Tak, tak. Faryżi nas opędzlowali niesamowicie. Faryżi nas wytknęli na dudku. Nie tak się umawialiśmy. Ja myślę, że powinna w ogóle FIFA jakieś dochodzenie w sprawie tego meczu zrobić. Że... Przecież tak. My ich błagaliśmy. No, tak. A jak błagaliśmy Argentyńczyków, to zrobili to, co chcieliśmy. Błagaliśmy tych Wysp Owcze, żeby urwali punkty. Czyli widziałem, że u... China 2-4H Betting Experts. No. Bardzo dużo podejrzanych zakładów na to, że Czesi wygrają z Wyspami Owczymi. Tak, tak, tak. To jest wynik, który jest niespodzianką, a mimo to dużo osób typowało, że Czesi tak popadają. Dziwne, tak, tak, tak. Dziwne, dla mnie dziwne. Trochę to wszystko pachnie match fixingiem. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że po latach nam przyznają medal, tak jak sztafista. Na Indonezja, tak. Legal, kasino, wciąż można obstawiać. Zieliński się nazywał, tak? Ten sztangista. Jego jednak przywrócą mu medal. Bracia Zielińscy. Jeden bardziej czysty od drugiego. Ten trądzik to naprawdę tak nie wybiera. Pamiętajmy, Antoni Kubiczek, ostatni szaniec 2036. No tak, mamy tutaj też cały czas jeszcze otwarte śledztwo w sprawie domniemanej sprzedaży meczu. Będzie apelacja na pewno. Oni mają kolejnego Kojokaru. Serio? Dwóch Kojokaru mają? No bo zaraz wejdź, zaraz zobaczysz. Zdejmują swojego jedynego skutecznego napastnika. Dlaczego to robią? Nie chyba wiem. Ich remis zadowala. Albo się przecież niebo. Ten Babroglo strzeli. Babroglo. Ja nie wierzę, że Babroglo istnieje. Jest Kojokari. Oni mają tych Kojokarów jak po prostu... Reprezentacja Kojokarów. Ale do Stonii schodził Jon Nikolaescu. Chyba ten remis faktycznie... Bogaciuć. Brzmi jak ktoś to strzeli z kajaczy. Bogaciuć. Gdzie gra Bogaciuć? Rata strzeli. Rata strzeli, to nie dobrze. I Kojokari faktycznie jest już na boisku. Rozczarowanie. Co gorsza, mają stały fragment. Mają stały fragment Mołdawianie. Wyłączam czas. Nie chcę się denerwować. Spokojnie, panowie. Wyjaśnionko. Cyk, pyk. I konterka, tak jest. A nie, broniliśmy się całą 11, więc nie będzie konterki na razie. Ajajajajaj. Wiktor Bogaciuć. Gdzie gra? 17 października, także niedługo Salenizant. Okej. Okay. A w jakiej lidze gra? Czy on w ogóle jest gra piłkarzem? W drugiej lidze rumuńskiej. W drugiej lidze rumuńskiej. FC Hindia. No to tak, wygląda jak człowiek, który nas skaże w 90 minucie z Kazika. Nie są najbardziej zadowoleni kibice. Szczerze mówiąc, moim zdaniem powinien zostać jakiś prowadzony przepis, że dzieci nie powinny być 18 plus. Prowadzone na mecie polskiej reprezentacji. No nawet 21 plus. No, 21, tak. Dzieci machają tymi telefonami, tak, to tak, są tak. Nowe te zapalniczki, tak? Nowe chusteczki. Nowe chusteczki. Znowu stały fragment dla nich? Chodzi o to, że można się w nie wysmarkać. O! No nie. Dobrze. Pewnie, Wojtek. Ale jak jest taka centra na taki 12-13 metr i nasz bramkarz zdecydowanie nie do przodu, to ja zawsze się boję. Albo się minie z piłką, albo ktoś go uprzedzi, coś się wydarzy, coś zostanie zmalowane. A w tym wypadku nie. W tym wypadku się udało. Pewien element chaosu na boisku. Tak, i po skrzydle. Mołdawianie nas zmienili, bo są we czterech już na naszej połowie i nie spodziewaliśmy się. I strzał z nie wiem z ilu metrów? Ręką zablokował własny pol karny, ale to była historia. O Boże, ty strzał z 60 metrów. To by było the best. O Jezu, będzie tak turbo time. Czy po Bugs nie zdejmuje? Strzelają się nagle do rozlepy. Szybko się probierz do ostatniej instancji. Czekaj. Znaczy, bo tak... Jak trwoga, to wiadomo do kogo. Tonący chwyta się brzytwy, a tutaj nawet nie trzeba tonąć za bardzo. Albo spodni ci pomoże. Ja sobie to wyobrażam, naprawdę. Słuchajcie, panowie, brakuje nam kogoś, mamy już PSL, ale brakuje nam jednego posła do koalicji, żebyśmy rządzili wtedy. Może do Kamila Grosickiego się zobaczyć. Może to Kamil Grosicki pociągnie tutaj po skrzydełku. No, liczę na to, liczę. Nie wiem, czy... Pamiętacie, ale generalnie chyba już z 5 albo 6 tweetów zamieściłem, że koszmarem kibica reprezentacji Polski jest remis w 79 minucie i Grosicki powiedział, że może on, może jakieś jedno szarpnięcie, może jedna centra. Ale stały fragment gry mamy blisko będzie tego. Będzie Piotrek. A w ogóle chciałem wam powiedzieć, że tak koło 60 minuty jak był ten remis, to mówię, nie no kurde, na tyle przeważamy, że jednak chyba będzie gładkie zwycięstwo, ale jak... Wciąż jest 1-1 przy 82, to już tak nie jest. Tak, bo u nich już widać światło, nie? U nich już widać koniec tego tunelu, widać wyjazd. A wygląda tak, to średnio. Tak. No, ale teraz Piotrula. Piotrek, tak. Piotrula bezpośrednio. Musimy zamknąć czat na pewno. Zamykaj czat.
Tak, a nie, ja nie mam, nie mam. A, to dobrze, także spoko. Dobra, zobacz, Pietrula wali bezpośrednio. No Pietrula, jesteś Buksa. Kapitanem. Nie, Buksa strzeli. Tak? Żeby obaj napastnicy strzeli, żeby Arek... Trudna sytuacja, Arka jednak. Aj, ale doszliśmy do strzału tam. Doszliśmy do piłki, tylko został zablokowany chyba to uderzenie. Marchewa. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jest turbo. Na jednej nocy. Słuchaj, trener, wpuszczaj, bo paliwo stynie. No. Dlaczego Ferrari w garażu? Jadzie. Pietrula na krótki. Aj. Dobrze, rozciągamy do Pietruli. Nie, jednak na przewód. Piętka, dobrze. Znaczy, w sumie moglibyśmy teraz strzelić i sobie Kamil, jednak musimy bronić wyniku, także. Także sorry, ale wracasz na ławkę. Kurde, ale ich mamy, ale ich pozamykaliśmy. Nie wiedzą, co się dzieje, Mołdawianie. Ajejejejej, dojdziemy do tego jeszcze. Tu się robi taki mecz, który powinien Kazek Węgrzyn komentować. Doskonała sytuacja Polaków. Tu trzeba jeszcze trochę tej wołowiny surowej zjeść przed wejściem na boisko. Ale ciekawy jestem, Wszołek chyba zejdzie, co? No Wszołek. Albo może jakiegoś obrońcę zdejmie i wiesz. Kędziora. No cóż, jak schodzi Kędziora, to wygląda jak... Bronisz. To wygląda jak strata bramki w 93 minucie. Nie no, w sumie Kędziora jak jest, to jest. No tak. Wiadomo, że jedną jesteś do tyłu. Nie no, powiem wam tak, ja wiedziałem, że to nie będzie pewnie takie widowisko, że nie wiem, będziemy tutaj pijać zachęcać. Nie no, z Czechami będzie o wszystko, z Czechami w pizdę oczywiście, ale do meczu z Czechami będzie wszystko w grze, wszystko na stole. A tu się okazuje, że prawdopodobnie już dzisiaj będzie po herbacie. Nie no, myślałem, że 2-0 będzie i tak w 25 minucie jedna, później dużo męczarni, ale w drugiej jakiś karny, stały fragment i dziękuję, do widzenia. Ja też zakładałem, że będzie to brzydkie zwycięstwo, ale że będzie zwycięstwo, takie że kurde, no wiadomo, Mołdawia na narodowym, no to... Teraz Mołdawianie będą leżeć przy każdej akcji. Tak. Dupa zbita. Bo oni chyba jeszcze właśnie wygrają sobie z Wispami Owczymi. My możemy im pomóc w awansie i meczą wszystko, rzeczywiście grają w pracę. A gdyby nie pogubili punktu z Wispami Owczymi, tam będą gdybać. Albania, Mołdawia wychodzi z grupy śmierci z Polską i Czechami. O, ja pierdykam. Ale, Kucze, ale widać po trybunach, że są kibice, którzy chcieli zobaczyć, jak wygląda Stadion Narodowy, którzy wygrali wycieczkę. Znaczy, moim zdaniem przychodzenie na mecze reprezentacji Polski to chyba tylko, że ktoś nie widział Narodowego i chciał sobie zobaczyć, jak on z środka wygląda. Nie, są też kibice, widać, którzy przyszli tutaj oglądać piłkę, to są ci najsmutniejsi, to ci, z których oczu no, ale widać rozpad. Ale bardzo, czy oni, wszyscy kibice, którzy przyszli oglądać piłkę nożną na Narodowy, na meczu reprezentacji Polski, to nie wiem, byli zahibernowani przez ostatnie 2 lata, czy co się stało, że wybudzili się ze śpiączki i mówią, pójdę sobie na reprezentację Polski, na pewno pooglądam kawał dobrego futbolu. Nie, no czemu? My teraz już tak stanęliśmy trochę nawet. Tego to już się totalnie nie spodziewałem, że będziemy jeszcze stać w dodatku. O, dobrze, Kamiński przynajmniej stoi. Kamiński biegnie. I koniec, już się nabiegał. I dobiegł. Niestety dobiegł do obrońcy. Tak. Na tym skończył się jego rajd. Szkoda, że piłka nożna to nie jest tak, że biegniesz po prostu po swoim torze i za to przyznają punkty, bo Kamiński naprawdę dużo punktów dla reprezentacji Polski wyzyskał. Ale biegł naprawdę tak, biegł dostojnie. No, tak, Forrest Gump. Biegł, jakby to miał być ostatni bieg jego. Albo jak Kajter. I turbo time. Jest. Turbo Kamil, time. Ale świetnie. Ajajajaj. W sumie to Mołdawianie to sobie narobili sporo krzywdy. No. Bo tam było podanie do nikogo Kamila, nie? Tak. I ten gościu nie przeciął tego. No, ale zobacz, na pierwsza tylko turbo wszedł i zobacz. No ale to podanie było bez sensu. No, tylko ten gościu przepuścił piłkę między nogami. A chyba za wolno nabiegał Buksa. Mieliby nabieg w tempo i już byśmy teraz zastanawiali się z Czechami, dwóch napadzie się tylko Solowy. Milik by to mądrze przepuścił. No, tak. Też mogłoby tak być. Widzisz, ta pani na przykład się interesuje piłką. No. I się zmartwiła. No, znaczy, nie. Ładuj. Ale zobacz. Już. Dobrze. Grosik, taki impuls jest. Tak. Grosik wszedł i wiesz, w 2 minuty dwie akcje. Po prostu. Nie no, Kamil, to generalnie ja lubię Kamila. Ja myślę, że tak. To było... Fajnie, że możemy na Kamilu opierać reprezentację na Euro. Na które nie pojedziemy oczywiście, ale możemy. Kurde, jakby Kamiński tutaj jeszcze sobie przyjął. On tak, ale dlaczego on plasem? Dlaczego nie zasunął tego porządnie? Tylko jakoś tak plasował. No jednak w tym biegu to bardziej mi się podoba. Te susy stawiał, to naprawdę. Ale co to? Przepuszczenie piłki przez Milika i te susy Kamińskiego. To są takie highlights tego meczu.
To będzie na wszystkich skrótach po prostu pokazywane. Nawet nie będą bramki pokazywane, tylko właśnie te susy i... Michał Probierz, ostatnie minuty tej kadencji. Jak byście podsumowali kadencję Michała Probierza? No bo początek chyba... był obiecujący. Ale jeszcze 5 minut jego kadencji było obiecujące. Punktowanie ze średnią 2 punkty na mecz, no, to jest bardzo dobra średnia. To jest świetne. No to, Na Euro na przykład. Nie jeden z trenerów, którzy niby byli tacy dobrzy, to nie mieli 2 punktów na mecz. Trochę wydaje mi się, że... To dziecko próbuje zbudować te trybuny. Dlaczego one nie wspierają? A tu jest dużo osób z doświadczeniem. No dokładnie. A pamiętacie taką sytuację, że te eliminacje mają nam służyć przede wszystkim jako zmiana pokoleniowa? Bo wiecie, stare konie, okej, fajnie, ale... No nie jest zmiana pokoleniowa, no Grosik wszedł. Także tych młodych wypieprzyć i Grosik. Zmiana pokoleniowa, Michał Probierz w 88 minucie zagrzewa Kamila Grosickiego do większego wysiłku. No powiem wam, nie przewidziałbym, że tak to się potoczy. No rok temu? Gdybyście mi powiedzieli po losowaniu. Ja pierdykam. Piłka nożna lubi zaskoczyć, ale aż tak? To jest trudno jest to skomentować w jakiś logiczny sposób. Niestety. Ale zobacz, znowu wszystko przeskakuje. Wszystko przez Kamila teraz, Kamil to zrobi. Kamil to dźwignie. Tak, tak. No a i tutaj jeszcze mu, kurczę. No, teraz, dawaj, po autach. Czysto, czysto, dobrze. I kto? Kamil. Kamil rozgrywa. Kamil jest w formie, no na Udawie to tak naprawdę powinien to szarpnąć jak trzeba. Tak, generalnie Pogoń Szczecin powinna nam Udawie wystarczyć. To było smakowite. Jezu, jeszcze to utrzymanie. I laga. Ja pierdykam. Nie no, mordeczki. Z a sędzia Portugalczyk nic nie doliczy. No. Ja wam doliczę tyle, ile wy doliczyliście Santosowi. Tak, odejmę jeszcze 2 minuty. Ta, Fatima wam się... Grosik. No wszystko gra jeszcze za górę. Ale zobacz, oj. Żarło. I zdechło. Jezus, jak Kamil to skomentował sam. A tak dobrze szło. Ale nie zmienia to faktu, że wszystkie akcje zupełnie serio robimy teraz przez Grosika. No zobacz, tak. Na Kamińskiego nie ma żadnego podania, no wszystko Grosik. No tak. No bo wiesz, było gadanie, że brakuje tych doświadczonych. No. Kamil chciała grać przy doświadczonych. Kurde, nie mogę. Ja naprawdę, jak wrócę do domu, to postaram się znaleźć te programy, w których się znaleźliśmy. Nie, awans będzie formalnością. Tak, no to nasz odpad. Tak. No mówię o naszych, bo przecież ja też do tego tak podchodziłem. Mówię, z tej grupy awans zrobi jeszcze pierwszoligowe UKS. Już nie mówię o ekstraklasowym. Najważniejsze jest to, co my zbudujemy na przyszłość. Jaki fundament pozostawimy po tych eliminacjach. No mamy fundament, mamy ławę fundamentową z postaci Grosika w 80 minucie, żeby nam ratować wynik u siebie z Mołdawią. No przecież to, słuchaj, to na tym już można budować. Wild Kamil Grosik. Kamilski z Kajora. O, będzie chyba dłuższa piłka teraz. Ja myślę, że reprezentanci polscy są sparaliżowani strachem, widząc te wielkie reklamy In Postu i Orlina. Ja byłem onieśmielony. O, ja pierdykam. Ej, my serio zremistujemy z Mołdawią? No tak, 5 minut. 5 minut nadziei. Ja pierdykam. Chwytanie się 5 minut nadziei z Mołdawią u siebie. Mamy 5 minut nadziei, Kamila Grosickiego na boisku i nadzieję. No nie może się nie udać. Szczęsny w napadzie. I Michała Probierza zachęcającego przy linii, tak. Szczerze? Ja przestanę oglądać mecze reprezentacji Polski, ja tylko będę na konferencję oglądał, bo to... Co można po takim meczu powiedzieć? Ja jeszcze nie mogę doczekać. Ale to nasza praca jest niestety. No, musimy to oglądać. To jest najgorsze. Dobra. Ale jakbyś nie obejrzał tego meczu, a obejrzał konferencję, to co byś mniej wiedział? Idzie brama, patrz teraz. No. Dośrodkowanko. Jest, nie? Kamil! O Jezus Maria, tuż przy Buksa. Stopeczku, no nie. Nie, Schwider. Schwiderski. No było blisko. Ech, brakło Arka Milika na boisku. Tak. Fan widoku z okna Michała Pola, Michniewicz na baraże. No tak, nie, to Buksa chyba, nie? No tak mi się wydaje, że Buksa. Kamiński dobrze. Dorzucał? Kurde, ale widzisz, tą głową dobrze gra. Ja jakby zamiast Świderskiego był Milik i by inaczej przepuścił, inaczej to Buksa by brakło tego właśnie związania obrońców przez Arka Milika. On by związał dwóch obrońców, a tutaj jednak tylko Świderski. Tak, Świderski. Słaby. O tak. A Kamil już chciał grać w ogóle. Do bramkarza. To strzela z ołku. Może wpadnie. Grosicki. O, niestety skurczał mu darzem. Boli mnie wszystko. Życie mnie boli. To ta pieczołowitość. Chłopaki. Jest. Chyba się dowiedział. Trener mu dał jaki wynik jest. Już nie jest taki przerażony.
Czy to jest tak, że połowę punktów Mołdawia zrobiła na Polsce w tej grupie eliminacyjnej? Nie, właśnie. Drugą połowę na Wyspach Owczych. A zremisowali z Wyspami Owczymi też. No tak, no to tyle zrobiła samo punktów na Wyspach Owczych, co na Polsce. Tak, tak. Punkt na Czechach. Chyba z Albanią w trąbę dostali dwa razy. I co? Dobra, i grosi. Jest kamień. Grosi. Teraz. O! Dobrze. Dobra, przerzut. No, jednak. Nie, ręka. Jednak Mołdawia. Pożywajmy karnego. Tak jest. Kurczę, narodowy model gry. Frankowski już, już żebrał. Nie udało się. No, no samobój jej, chyba to był. Najbliżej strzelca bramki pokazał, byliśmy. Ale pokazał Frankowski. Ręka. Ręka. Tu w rękę złapał piłkę bramkarz. Nie, serio, bo... Ale ręka, jednak ręka. Rzeczywiście, ale podoba mi się to, że rzeczywiście na tym etapie już powinniśmy mieć fundamenty nowej drużyny. Jak to będzie wyglądać? Tymczasem rozpaczliwe wrzutki w doliczonym czasie gry z Mołdawią u siebie. Nigdy dość przypomniania, z Mołdawią u siebie. O jest, wrzuta, z każdej pozycji już wrzucamy. No. Laga na bałagan. Dobrze, jednak będzie okazja do środkowania. Już bez czatu Kuba chyba trzeba do końca. Tak. Nie patrzę. Sousa wróć, Mister Bosek tylko prze. Nie odświeżam czatu, bo faktycznie może się okazać, że czat już wie, z kim zmierzymy się w barażach. Frankowski, proszę bardzo. I wrzuta, tak jest, tak będziemy grać. Laga na bałagan. Ale no nie przypomina wam to trochę Krakowi rzeczywiście, probieżowej? Wrzuta. Wpadnie. Telewizor się zaciął. Wpadnie, ajajaj. Zaciął się. Leci ta piłka. W zwolnionym tempie. Ależ emocje. Ale piękna wrzutka. Zielińskiego. To zagranie, te podania jednak, nie? To Piotrek. Symboliczne, nie? Kapitan reprezentacji Polski w doliczonym czasie gry absolutnie zażyna być może ostatnią akcję Polaków. No Piotrek, no nie dowiozłeś. Spokojnie. Niemożliwe, Piotrek Zieliński nie dał rady w reprezentacji. Nowe. Do góry kołami już szali, Polska, nie zasługujecie na to. Ale ta dziewczynka była szczęśliwa, bo ona na koszulce miała slytherin, to ona kibicuje chociaż jakieś porządne. Slytherinowi? Tak. No to oni nie zawsze dobrych fałkarzy. A teraz powinien wyjść Dumbledore. Mołdawia, fajna ekipa, ale macie minus 7 punktów za to, że wasz trener nie uważał w pierwszej połowie i nie wiedział, jaki jest wynik. Polska? No, gracie straszną kaszanę, ale... Jeszcze kontra Mołdawia. Tak. A my już rzucimy... Zobacz, ty. Ale to jest dobra akcja. No. I teraz do środka. Dawaj! Do środka, graj to! Ojej, no żeby tam ktoś... Ale przerzucił, ale co? Nie, do chorągiewki jak Włodzimierz Smolarek. Ajajaj. Własną bronią na kurde. To łzy w oczach mam. Że daliśmy się. Ale dlaczego on to kopnął? No właśnie, no, chciał się rożnego, ale to... Tak, chciał rożnego, masz rację. Powinien częsty puścić pod nogi i prowadzić. Tak, ostatnia akcja. Dumna Mołdawia. Eliminacje nadziei. Odkryj się. Teraz ich mamy, odkryj się. Posłali wszystkich do tej kontry. Kamiński nie wybrał biegu. Dlaczego? Tak, spokojnie, to musi być dobrze zbudowane. Przez Kamila. Na Kamila. Graj Kamilem. Jest Kamil. Ze strzałem. Kapitan ze strzałem. Ależ dograł to. I przewroteczka. Pyl. Tupal! Jednak tylko turnął piłkę w kierunku bramkarza. Witamy w dupie! I zapraszamy! Czy możemy dać jutro na tytuł waszego programu Witamy w dupie? Ja bym jestem za! Koniec! Polska, Mołdawia, 1-1. Ajc! Ja pierdolę. No cóż, powiem tak, przynajmniej Łukasz nie grał w ten weekend. To była dla mnie bardzo cenna informacja, że Łukasz nie grał w ten weekend, bo to znaczy, że Łukasz nie przegrał w ten weekend. Kurde, ale najgorsze jest to, że człowiek sobie tam żartuje. No, jak remis, to przecież już będzie postęp, bo ostatni przegraliśmy. I żarty, które wydawały mi się nawet dość abstrakcyjne, stają się faktem. A pamiętacie, jak Widerski strzelił i powinien być rzut rożny. Masz rację. Oczywiście ten mecz Tak. A jak Arek przepuścił tę drugą wrzutkę? No, ale zdjął go prawie niestety. A jakby, no właśnie, jakby Arek został dłużej na boisku i by przepuszczał więcej tych? Najlepszy moment w tych eliminacjach, losowanie. Wtedy wszystko było dobrze. 90 minut z dobrym tytułem, kadra probierza też już nie śpiewa. Teraz zerknijmy na czat może, Kuba, bo rzeczywiście... Dobra. 159 drużyna rankingu FIFA. Dzisiaj wywozi punkt ze Stadionu Narodowego. O, tak, Paweł, ale żeście ekipę zmontowali. Ekipę totalnych pojemów. Tak to brzmiało w serialu
chłopaki z baraków. Dominik Stępień. Panowie, szybka analiza, co gdyby w kolejnych kolejkach. No cóż, no. Gdyby tylko był ten rzut rożny. Gdyby był rzut rożny. Nie, no tak, my przekręcili nas tym rożnym. To zupełnie ustawiło mecz po prostu pod... Powiem tak. Bednarek. Bez niego nie funkcjonuje linia obrony. Glik. On w sensie, to poukładał. Grosicki dał impuls, moim zdaniem. Gdy grał wcześniej... Od pierwszej minuty z Czechami? Tak. Być może. Tak. Ale zobacz, Dziczek, no fatalnie. No, dlaczego tam Krychowiaka nie był? Ale nie, ja uważam, że nie ma po co podchodzić pod ten mecz z Czechami. Po co jest ten mecz? A stary, nam już to nic nie da. A w tych barażach? Baraże chociaż są o coś, wiesz, ale jest ten mecz z Czechami u siebie i my nie gramy o nic. Jak to nie? Jak to nie? Ja widzę, co będzie się dalej działo, bo ja mam tabelę przed oczami. Albania ma przed sobą mecze z Mołdawią i z Wyspami Owczymi. Może być trudno ich dogonić. Albańczycy powinni teraz odpuścić Mołdawii. Tak. Możemy założyć, że Albańczycy raczej awansują na Mistrzostwa Europy. Ty. Czesi są drudzy, mają 11 punktów, ale mają jeden punkt więcej od nas, to prawda. Jeden punkt więcej od nas. Ale my mamy jeszcze mecz bezpośredni z Czechami. Wygrywamy z Czechami. Ty, ale Mołdawia rzeczywiście nas wyprzedzi, bo ona ma jeden mecz mniej. No tak. Ale oni grają i z Albanią, i z Czechami. Uuu. No i co? I Albania odpuści, a Czechów pukną, bo są słabi. Nie, Albania nie może jeszcze odpuścić. Jeszcze jest za wcześnie, żeby odpuścić. Bo jak my wygramy z Czechami, a Czesi wygrają z Mołdawią, to wtedy Albania spada na trzecie miejsce. Ale my z czym my wygramy? Co masz? Myślałem, że... Nie, no to nie, jest... patrzę po prostu, że wciąż mamy matematyczne szanse. Nie, nawet to są więcej niż matematyczne. Potrzebujemy tylko, żeby Mołdawia używała punkty Czechów. Mołdawia używa punkty Czechów. I jesteśmy w grze, panowie, jesteśmy u siebie. Jest ten złoty scenariusz. Tak, i jeśli Jacek Bąk założy kurtkę z gniazdkiem w plecach, i w tym samym czasie Antoni Piechniczek rozpali kominek z akacjowego drewna, to pojawi się portal do Europuchara, do Euro, w które możemy wczołgać się jak szczur. Ja tęskniłem bardzo za tym. Tęskniłem, bo mecze ostatnie, tak nie wiem, 10 lat mniej więcej, chyba dobrze mniej więcej to liczę, no 8. To było, kończy się, murawa, 90 minuta, gwizdek, jest koniec. A teraz... Zeszyt, kalkulator, ekierka, kątowierz, cyrkiel. Do tego dorzucasz jeszcze taki starą maszynę do pisania i się rozpoczyna ten prawdziwy futbol. A murawa to jest dodatek. Bierzesz zestaw swoich ulubionych ołówków HB. Bierzesz gumkę, żeby ewentualnie korygować swoje obliczenia. O dobra, ile zostało meczów w naszej grupie? Mołdawia, Czechy, rozpiszmy scenariusze. Tak, jeśli Mołdawia wygra dwoma kolami z Czechami, a jedną z bramek zdobędzie Nikolaescu, plus Czesi otrzymają więcej niż 3 żółte kartki, lub jedną czerwoną i jedną żółtą, to... I rozpisujesz scenariusz. Potem następna kartka. Kartka ląduje w koszu, bo się pomyliłeś. Jednak to nie chodzi o gola Nikolaescu. Zły trójkąt. Bo to jednak inaczej się liczy pole trójkąta równoręcznego, nie? Tak. Ale myślę, że to już są... Źle zaokrągliłeś. Figury obrotowe to już są. Już są figury obrotowe? Tak. O, że to już tak musisz jakieś tam... pi musisz policzyć do 68 miejsca po przecinku, żeby to... Ale kurczę, słuchajcie, matematycy, prawda? No. Trochę taka kasta inteligenci, ale dosyć rzadko jest okazja, żeby się... I teraz zacierają ręce. Tak, jutro będziemy we wszystkich programach piłkarskich, w pytaniach na śniadanie, będziemy analizować, tłumaczyć ludziom, jak to jest z tym awansem pod pierwiastkiem. Tak, ale to jest dobre, to jest właśnie Mayweni teraz, to nie jest ich czas. Nie. Teraz wchodzi czas tych naprawdę wykształconych ludzi. Ludzi od probabilistyki, ludzi od zaawansowanej matematyki, od fizyki kwantowej, ludzi od astronomii, która też jest bardzo istotna. AI, który jest potrzebny. Ja pamiętam taki film Buntownik bez wyboru, prawda? Tam tak. Był Robin Williams i jak się nazywał ten młody aktor, który... Ryan Gosling. Tak, Ryan Gosling, na pewno. W każdym razie, Robin Williams kiedyś był matematykiem, miał jakieś takie trudne równanie i zostawił je na noc przy nierozwiązanej. I rano przychodzi rozwiązanie. To było równanie na awans reprezentacji Polski do końca eliminacji. Matt Damon w nocy rozwiązał te szanse matematyczne, jakie są, żeby Polska awansowała. Ja powiem szczerze, że jeżeli chodzi o tą reprezentację, to mam jedno marzenie i to zupełnie takie szczere. Chciałbym, żeby Nike przestał być sponsorem technicznym reprezentacji Polski i został nim Chipboy Bucks.
Żebyśmy mieli koszulki Cippo i Bucks. Rozdarte jeansy. Tak, zawsze, dokładnie. Tak. I wiesz, kadra przed tym, przed właśnie, nie wiem, jedzie na jakiś mecz, każdy w podartych jeansach, takich Cippo, Bucks, cekiny, jakieś tego typu rzeczy i każdy by miał kurtkę z płytą CD i gniazdkiem. Ja, to chyba za wysokie progi. To było super. Kotangens. To tego nie pamiętałem. Sinus, cosinus. Kotangens. 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 To jak będziemy mieć plus delta. Pamiętajmy, delta, liczby urojone. Wjeżdżamy bardzo mocno w ten rejon właśnie. Mój Boże, kotangens. Reprezentacji Polski. F od X równa się pierwiastek z nieskończoności na figurze obrotowej. Tak, jestem zachwycony. Ferdek 5-6 o kotangensie przypomniał. Borat, skrzyczony grania stosów. Też jest bardzo potrzebny grania stosów, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Natomiast bez szyderstw zostało jeszcze bardzo dużo meczów w tej grupie. Został mecz Polska-Czechy na Stadionie Narodowym i to jest mecz, który odbędzie się jako pierwszy. Więc możemy już wtedy być pewni, że gramy w barażach, jeśli z Czechami przegramy oczywiście. I co ciekawe, remis też oznacza, że nie załapiemy się do pierwszej dwójki. Do pierwszych 70 zespołów, które kwalifikują się do Euro. Natomiast cała zabawa rozpocznie się w momencie zwycięstwa. Bo w momencie zwycięstwa nad Czechami, załóżmy na chwilę, że taki scenariusz jest możliwy, że Polska wygrywa mecz. To może się zdarzyć. Z kimś innym niż z Wyspami Owczymi. Znaczy, Polska wygrywa mecz z zespołem złożonym z samych zawodowych piłkarzy. Okay. To się rzeczywiście za wysokie progi. To nie. Teoria wszechświatów równoległych nadaje nam sensu stwierdzeniom, które sprawiają, że istnieje być może tego typu uniwersum, w którym Polska wygrywa mecz. Zwycięża nad zespołem, który posiada wszystkich zawodowych piłkarzy. I wtedy Polacy mają 13 punktów w tabeli. Kończymy rozgrywki z 13 punktami w 8 meczach, co jest wynikiem dość żałosnym. Natomiast jest wynikiem, który Czechów podłącza pod prąd. No. Czesi z akumulatorami na jajach wychodzą na mecz z Mołdawią. I no, Mołdawia... wiem jaka potężna jest Mołdawia. Ale ciężko się biega za akumulatorami. 20 listopada. Bardzo cię wyskoczył, ale ten akumulator to swoje waży. Czesi u siebie z Mołdawią i Czesi u siebie z Mołdawią muszą wygrać. Remis ich nie satysfakcjonuje. Bo my mamy 13 punktów, Czesi mają punktów 11. W przypadku remisu 12 punktów to jest punkt mniej niż Polska. Cześć. A Mołdawia ma wtedy... Ja bym patrzył w jedną stronę, a Mołdawia wtedy ile? Wszystko pójdzie dobrze, to my skończymy tę eliminację poniżej Mołdawii. Jest to możliwy też scenariusz. Mołdawia ma mecz z Albanią. No. Ile ma Mołdawia jeszcze raz? Pokaż mi proszę, Kuba. Mołdawia ma 9 i Mołdawia będzie grać jeszcze z Albanią. Ma mecz mniej. Wtedy, kiedy my gramy z Czechami. I potem już ze znajomością wszystkich innych wyników. A jeśli oni wygrają z Albanią, to jeśli wygrają z Mołdawią, to z Albanią to 12 punktów. 12 punktów, tak? My wtedy mamy 13. I Czesi mają 11 i Albania jeszcze ma wtedy 13. I Mołdawia ma 12. Ale Albania w ostatniej kolejce z kim gra? Wszystko układa się w scenariusz, kiedy pierwsze 4 drużyny mają tyle samo punktów. I musi się odbyć po prostu losowanie. Tak. Wielokrotne. Podrzucają monetą 7 razy i dopiero na podstawie tego ustalają wyniki. My 13... No, ciężka matematyka, wiesz, dlatego mówiłem, lepiej nie tykajmy tego, dopóki nie mamy pod ręką kalkulatora, notatnika i ulubionych ołówków HB. Kwiatu pisze, awans urojony, Adam Żalik, trzeba było wybrać Papszuna i Przemysław Fer, to najbardziej żałosna grupa w historii grup, a nadal mam w pamięci Euro 2012. O Boże. A wszak Kuba odkrywa liczby zespolone. To brzmi jak tytuł. Tytuł z Kicikoci. Kicikoci odkrywa liczby urojone i liczby zespolone. No, i a tak kiedy są te mecze z Czechami? Za szybko. 17 listopada. O także kurde. W koniec zdążymy jeszcze wymienić selekcjonera. Ja myślałem, że na wiosnę panie. Jeszcze ten właśnie... Nie, wszystko w tym roku upchnęli, także... Ale słuchajcie, omówiłem dla was pierwszy scenariusz. A, to dokończ Julek, bo ja mam następny temat, który jeszcze chciałem z wami poruszyć, także oddaję ci głos. Nie, się tylko zastanawiam, jak dostaniemy strąbę z Czechami, załóżmy taką trójkę. Mm. O nie, to niemożliwe. Na barażę Michniewicz. Tak, i zostaję z tym trenerem, tak jak... Znaczy, rzeczywiście, mecz z Czechami ma gigantyczną stawkę dla Michała Prowiedza. Tak, ale wyobraź sobie, że przegrywamy z Czechami i dostajemy w pizdę tak na ostro w barażach. I co teraz? No właściwie to wypadałoby... Nie, moim zdaniem jak z Czechami będzie w torbę, to już probierza nie ma. No bo po co?
Na razie. Nie potrafisz ograć Mołdawii u siebie i dostajesz u siebie z Czechami. I ma to być selekcyjny, który nas poprowadzi ku lepszemu, ale Kuba, miałeś temat. Temat jest dosyć krótki, bo wprowadziłem was w świat matematyki taki na razie pobieżny bardzo, żebyście nie doznali szoku w momencie, kiedy zastanawiamy się nad awansem Polski. Ale pamiętajcie, że cała nasza zabawa rozpoczyna się w momencie, kiedy już pogodzimy się z tym, że gramy w barażach i trzeba się sprawdzić, w barażach? Czy Czarnogóra, urywając punkty Serbą, sprawi, że będziemy mogli trafić na Litwę. Jeśli trafimy na Litwę w barażach, to wiadomo, szanse będą odpowiednio większe. Dlatego oglądanie 20 listopada, jak ostateczne rozstrzygnięcia we wszystkich grupach, no tutaj pamiętajmy, Izrael z Kosowem, zaległy mecz. Nigdy nie wiadomo, jak to zostanie rozegrane przez UEFA ostatecznie. Więc tu jeszcze dużo może się Luksemburg zdarzyć. Jest trzeci. Luksemburg może wybrać. Boże, ale wyobraź Słowację do barażu. Tu się dużo może wydarzyć. Tak więc naprawdę ja nie mogę się doczekać nie tyle meczu z Czechami, co nie mogę się doczekać 20 listopada i tego, jak te wszystkie rozwiązania zaczną do nas spływać, że okej, dobra, Mołdawia przegrywa z Czechami od 7 minuty, nie liczymy już na to, że Mołdawianie urwą punkty Czechom, musimy spoglądać z nadzieją na zespół Armenii, który mierzy się z Turcją. Armenia, premia górska, premia górska dla Armenii, niespodziewana, 3 punkty. Tu Holandia? Tak. Dobra, sobie jakbyśmy grali z Holandią? Holandia też jest trzecia, to prawda. Ale my nie idziemy jakąś inną w ogóle nie tą, barażową? Bo jest już jeszcze chyba są różne baraże w ogóle. Nie rozumiem tych barażeń. Chętnie to dla ciebie przeanalizowała, ale niestety nie posiadam mojego notatnika, więc nie jestem w stanie tego w tej chwili zweryfikować. No, więc tak to wygląda. Row Erek pyta jeszcze, czy po barażach przegranych Polska zagra repasaże z kamieniem. Też tak kamień bardzo... Kamień to wstydzi się grać z nami. Słuchajcie, chłopaki, graliśmy trochę meczów sparingowych, było fajnie, ale już nie chcę z nami grać. Roman bez kolan. My byśmy z wydzielinami z kanalizacji nie wygrali, a co dopiero z jakimś państwem. Państwa są bardzo silne. Tak, nie, bo to... To jest domena państw. Państwa nie powstają jak grzyby po deszczu. No, chyba, że to Bałkany. No to, ale to... generalnie, żeby powstało państwo, potrzebni są ludzie, a ci zazwyczaj potrafią stworzyć reprezentację, na którą można patrzeć. No, i tyle. Nie, dobra, ale szczerze, 1-1 z Mołdawią u siebie. Ja wiem, że ta reprezentacja to jest mem, ale to już jest naprawdę, to jest przeginka. Znaczy, moglibyśmy oglądać, zamiast meczów reprezentacji, szczura czołgającego się w kierunku śmietnika. Tak, tak, i to byłoby... I to jest to samo. No. Dobra, panowie, bo dochodzi 23. Julek zaraz zaczyna poranek. Tak. Tak naprawdę. Sponsorem kanału jest Superbet. Możecie w opisie znaleźć promocję na ten mecz, który właśnie się skończył. Ale dobrze, że na nic nie stawialiście, bo... Bo było na wygraną Polski. To prawda, więc to byłby duży błąd. Możecie jutro o 8.30 obejrzeć Uniwersum Kadry. Julek, będzie Mieciu, tak. Będzie Damian. Mieciu, największy probierzażerca w Polsce. Myślę, że ma sporo amunicji po tym meczu. Wydaje mi się... No. Wydaje mi się, że może Mietek wziąć w obronę Michała Probierza. Na pewno. Tak. Cenny punkt na scenie narodowym. Ostatnio gra nam się ciężko na scenie narodowym. Potem we wtorek się widzimy o 8.30 w poranku, gdzie będzie Leszek i będę ja. I wtedy sobie omówimy... Nowego selekcjonera. Nowego plusy selekcjonera. I minusy nowego selekcjonera. Ale... Znajomego Mariusza Kuleszy. Nie no, ktoś z zagranicy teraz. Musimy iść tym Polak zagraniczny, Polak Cannavaro. Zagraniczny. Cannavaro. Tak. To jest dobry trener. Cannavaro. Nic nie osiągnął nigdzie, ale ma fajne nazwisko. Cannavaro. Ja wiem, że jakiś Portugalczyka. Dawno nie był Portugalczyka. Dlaczego nigdy nie stawiam na Portugalczyka? Zrobię tak. Z sądek chyba. Kto trenerem zaprobierze? Dawaj Portugalczyka. Portugalczyka, Barabasza. W ogóle powinien być Portugalczyk wypuszczony wtedy z Barabasza. Chcemy Barabasza. Źle usłyszał jeden z ewangelistów i zanotował Barabasza. To na sądę czy za grubo. Chcemy Barabasza. Kto nam jest sekcjonerem? Barabasz, Portugalczyk, Marek no. Papszun czy Kazimierz Moskal. Michniewicz. Michniewicz, tak. Michniewicz też jest do wzięcia, bo został zwolniony z Arabii Saudyjskiej. Potem się widzimy w czwartek podczas mega domówki, 5-godzinna z 2 meczów. A w środę może być jakaś tier lista. Można by zrobić najgorsze mecze reprezentacji Polski w XXI wieku. Kurde, no. Najgorsze mecze reprezentacji w tym roku. Dokładnie. Tier lista, 4 godziny program. Dobrze. Dużo meczów do wyboru.
Potem w piątek oczywiście o 10:00 Tetrycy poruszymy temat czwartkowych meczów europejskich pucharów oraz co się może jeszcze po drodze. No grają chyba, czy nie grają? Ja nie wiem właśnie, czy to... To nie będzie domówki w czwartek, jak nie grają puchary. No... Nie wiem, czy grają. Pewnie grają, bo oni ciągle grają. Nie grają puchary! No. A to znaczy, że czwartek, wolny wieczór. To ja chciałbym zrobić jak ten gość z Konia Polskiego. To ja z kolei powiem, że o, co za dobra informacja, nawet nie wiedziałem. Dobra robota, panie CFN. Aj kurczę, będzie mi brakowało, jeśli koalicja rządząca wymieni pana Bajtka, to będzie mi brakowało dobrych informacji pana Bajtka. Dobra, tyle na dzisiaj. Dziękujemy Mateuszowi, który nas realizował. Dziękujemy wam, drodzy widzowie, że byliście z nami. Tak, wybraliście naszą propozycję, a dzisiaj naprawdę było w czym wybierać. Dziękujemy wszystkim, którzy wpisywali się na czacie. Staraliśmy się śledzić te komentarze, a część również czytać. Dzięki ci, Leszek, za gościnę i towarzystwo. Dziękuję wam. Dzięki ci, Julek, za to, że nie jesteś Damianem Smykiem. I staram się jak mogę. I dozo. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Siemanko. Pa.